Andrzeja Pikusa, członka zarządu miasta i pana Wojtka Strugałę, również członka zarządu miasta. Witam panią Elę, która nieodmiennie towarzyszy nam przy nagrywaniu zebrania dzisiejszego. Chciałabym teraz, abyście państwo powstali i uczcili minutą ciszy członka zarządu miasta, który zmarł w tym roku. Marek Zoń bardzo aktywnie udzielał się na rzecz naszej miejscowości, wspierał nas swoimi radami, był z nami zawsze. Niestety pożegnaliśmy go z powodu COVID-a. Uczcijmy minutą ciszy jego pamięć. Dziękuję. Witam wszystkich mieszkańców, którzy poświęcili swój cenny niedzielny czas i są tutaj z nami. Szkoda, że w takiej małej liczbie, ale bardzo dziękuję, że przyszliście. Pragnę poinformować, że zebranie mieszkańców jest nagrywane. Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby upubliczniać jego wizerunek, ma do tego prawo, chociaż podpisując listę obecności wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku i nagrywanie. Myślę, że nic tu takiego nie mamy do ukrycia, żebyśmy nie mogli tego nagrania zrobić. Ale jeśli ktoś sobie życzy, ma do tego prawo, żeby być nagrywany. Więc jeśli... Dzień dobry. Więc jeśli ktoś by chciał, to mam okazję teraz zwrócić uwagę, aby nie nagrywać. Czy ktoś taki jest? Dziękuję bardzo. Chciałam przedstawić porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie zebrania i powitanie gości. Punkt drugi, wybór protokolarza i przewodniczącego zebrania. Witam pana Andrzeja Jeziora, od niedawna prezesa OSP w Rydlicach. Nie mylę się? Witamy serdecznie. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Punkt czwarty, przedstawienie propozycji podziału funduszu do dyspozycji miasta i sprawozdanie za ubiegły rok z realizacji zadań i wydatkowania środków do dyspozycji miasta. Punkt piąty, wybór uzupełniający skład zarządu miasta. Punkt szósty, wystąpienia zaproszonych gości. Punkt siódmy, wolne wnioski i zapytania. I punkt ósmy, zakończenie zebrania. Na protokolanta dzisiejszego zebrania proponuję panią Elżbietę Witek. Proszę o przegłosowanie kandydatury, ewentualnie podanie innego kandydata. Kto jest za tym, żeby pani Ela protokolowała dzisiejsze zebranie? Głosujemy poprzez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie pani Ela została wybrana na protokolanta. Na przewodniczącego dzisiejszego zebrania proponuję swoją osobę. Chyba że ktoś chciałby poprowadzić to zebranie, ma do tego prawo. Kto jest za tym, żeby moja osoba była przewodniczącym zebrania? Dziękuję bardzo, też jednogłośnie wybrane. Mam protokół z poprzedniego zebrania. Jeśli ktoś chce, żebym go odczytała, mogę to zrobić. Albo możemy go przyjąć bez czytania. Protokół jest do wglądu w każdej chwili w Urzędzie Miejskim. Można się z nim zapoznać. Z każdym zresztą protokołem zebrań miejskich. Czy możemy go przyjąć bez czytania? Kto jest za tym, żeby przyjąć ten protokół bez czytania? Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta za rok ubiegły. Jak co roku w ubiegłym roku spotkaliśmy się na spotkaniu okładkowym 6 stycznia. Program ten przygotowuje Szkoła Podstawowa. Program na to spotkanie przygotowała Szkoła Podstawowa, a poczęstunek, z którego korzystaliśmy, to był efekt współpracy Szkoły Podstawowej, Szkoły Ponadpodstawowej, Przedszkola, Koła Pani Rybniczanki, gdzie po prostu Zarząd Miasta zakupuje produkty, natomiast pracownicy tych instytucji przygotowują poczęstunek i goszczą każdego z mieszkańców, który zechce przyjść 6 stycznia. Impreza się wpisała na stałe w kalendarz imprez. Zawsze odbywa się w jednym dniu, w Trzech Króli. Mieszkańcy są na nią zaproszeni. Zrobiliśmy w ubiegłym roku konkurs na najpiękniejszy ogród. Z uwagi na to, że był COVID, konkurs się odbył w formie
zdalnej na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu zdjęć. Komisja w składzie Krystyna Bochenek, Teresa Lisak, Zuzanna Wiśniowska, Marek Skruch i Marcin Nalepka, to są dwaj fotografowie tacy znani chyba naszej społeczności, wyłoniła zwycięzców i zwycięzcy, a także wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Zawsze tak staramy się zorganizować tę imprezę, żeby każdy był nagrodzony. Kolejną imprezą, którą zrobił Zarząd Miasta, to był Marsz na Brzankę. Piąta już edycja na Brzankę Marsz. Odbył się on we wrześniu z zachowaniem wszelkich zasad związanych z COVID-em i wszelkich środków ostrożności. Impreza ta nie jest finansowana z pieniędzy Zarządu Miasta. Tutaj zawsze Klub Sportowy Rybnice, pan Krzysztof Krzywoń, organizuje jakąś kwotę pieniędzy, żebyśmy mogli się poczęstować po tym marszu, uczestniczyć w festynie rodzinnym, w różnych atrakcjach, które są przygotowane dla uczestników marszu. To były imprezy, natomiast jeśli chodzi o finanse, fundusz do dyspozycji miasta na ubiegły rok liczył 43 335 zł 42 grosze. Z pieniędzy tych na drogownictwo wydaliśmy 22 385 zł 39 groszy. I było to kruszywo za 10 tysięcy złotych, to były 4 łajdy kamienia. Mam protokół budowania, gdyby ktoś chciał, mogę odczytać, na jakie drogi został wywieziony. Zakupiliśmy korytka, które zostały wbudowane na ulicy Piastowskiej, to jest droga na Galasa. Przepusty ich wbudowanie kosztowało 7 013 zł. Przeznaczyliśmy 5 tysięcy złotych na zapłacenie oleju napędowego, który został wykorzystany do prac, jakie były prowadzone na terenie miejscowości, a więc prac koparkowych, przejazdu samochodu, ciągnika i do udrażniania rowów właśnie była używana koparka i samochód. Udrażniane te rowy były na ulicy Batalionów Barbara, Armii Krajowej, a także na ulicy Jakuba Werby. Staramy się po prostu wzdłuż drogi robić te prace, bo wtedy mniej tracimy pieniędzy na przejazdy, przewozy. Sukcesywnie poszczególne ulice są udrażniane. Oprócz tego zakupiliśmy znaki drogowe, które wskazują drogę do Altany za kwotę 371 zł. W 2019 roku zostały przez Zarząd Miasta 4 huśtawki na rynek w Rybnicach, aby uzupełnić plac zabaw. I w tamtym roku, w 2020, przeznaczyliśmy kwotę 5,5 tysiąca złotych na wbudowanie tych huśtawek. Zakupiliśmy takie bezpieczne, miękkie krawężniki, zakupiliśmy żwir, który wypełnia miejsce pod tymi huśtawkami i huśtawki te zostały w tamtym roku zamontowane. Kwotę 1600 zł wydaliśmy na zorganizowanie opłatka. Tak jak mówiłam, to spotkanie noworoczne robione, przygotowywane jest przez grupę ludzi, ale za produkty płaci Zarząd Miasta. Do tego spotkania opłatkowego jeszcze dołożyliśmy 520 zł, wypożyczając stroje dla występującej na spotkaniu młodzieży. Za 2,5 tysiąca złotych zakupiliśmy sadzonki na rynek. Modernizowaliśmy w tamtym roku rynek i w tej części północnej, w okolicach sklepu pana Stańczyka i pana Wojciechowskiego, powstały nowe klomby i za te kwoty kupiliśmy tam sadzonki. Wszyscy, którzy odwiedzają rynek, widzą, że pięknie one teraz wyglądają. Ponieważ po tak zwanym posprzątaniu okazało się, że została dość pokaźna jeszcze kwota, więc w tamtym roku Zarząd Miasta podjął decyzję o zakupie lamp, 5 lamp ze słupami, znaczy tych słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i tymi oprawami LED-owymi. I to kosztowało nas 10 686 zł. W tym roku te lampy udało się zamontować na placu przy cmentarzu. Ponadto Zarząd Miasta, ja jak członkowie zarządu, staramy się na bieżąco reagować na wszelkie potrzeby mieszkańców, staramy się interweniować w sytuacjach, które tego wymagają.
Często mieszkańcy dzwonią, mówiąc, prosząc o jakieś interwencje w sprawie przycinania gałęzi, udrażniania rowów. No, różne są rzeczy, różne problemy i to wszystko staramy się rozwiązywać na bieżąco. To tyle, jeśli chodzi o fundusz do dyspozycji miasta za rok ubiegły. Natomiast w tym roku, w przyszłym roku, w 2022, mamy do dyspozycji 48 809 zł 60 groszy. I dużo, i mało. Miasto Rybnice ma ogromne potrzeby, liczy ponad 3000 mieszkańców, dróg bardzo dużo, no ale staramy się jakoś zapełnić wszystkie potrzeby, wszystkie wymagania mieszkańców. I tak mamy taką propozycję podziału funduszu do dyspozycji miasta. Państwo mają prawo wnieść do tych propozycji poprawki i uwagi. Proponujemy, aby w tym roku na kamień przeznaczyć, w przyszłym roku na kamień przeznaczyć 15 tysięcy złotych. W bieżącym roku, ja jeszcze tego sprawozdania nie czytam za ten rok, bo jeszcze się nie skończył, ale w tym roku przeznaczyliśmy 10 tysięcy złotych, okazało się, że potrzeby są większe i musimy dołożyć jeszcze do tego kamienia, także jeszcze teraz jesienną porą będziemy zakupywać kamień za kwotę 12,5 tysiąca złotych, więc jeśli Państwo mają jeszcze jakieś potrzeby, można jeszcze zgłosić, bo jeszcze kamień będzie kupiony, więc na przyszły rok staramy się więcej przeznaczyć na ten cel, bo potrzeby jak zwykle są ogromne. Na paliwo przeznaczamy kwotę 5 tysięcy złotych, na zakup przepustów 2 tysiące złotych, na zakup płyt Jumbo 5 tysięcy złotych. Płyty te chcemy wbudować na ulicy Przednej, od Tarnowskiej jadąc w kierunku Altany. Ten zjazd jest ciągle podsypywany, jest tam żwir, a ciągle jest ciężko wyjechać, ponieważ ten żwir się obsuwa i chcemy właśnie tak troszkę umocnić, żeby to wszystko się trzymało. Na konkurs na najpiękniejszy obrót przeznaczamy kwotę 500 zł, na konkurs na Wieniec i Zaprzęg 2,5 tysiąca złotych. I tutaj OSP zwróciło się do nas z prośbą o zakup kurtek wyjściowych, ponieważ panowie piszą, że te, które są już wiekowe i Zarząd Miasta postanowił przyznać kwotę 3 tysięcy złotych na zakup tych kurtek. Pozostała kwota 15 809 zł 60 groszy. To jest tak zwana promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Takie bardzo ogólne nazwanie z uwagi na to, że trudno w tej chwili przewidzieć, jakie będą potrzeby w przeciągu roku. Może się zdarzyć, że będzie potrzeba więcej przepustów, może się zdarzyć, że trzeba będzie więcej kamienia, może się zdarzyć, że coś jeszcze wypadnie, bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają w tej chwili w przyrodzie i wtedy mamy taką rezerwę jakby finansową, że w razie gdyby była potrzeba, to można zawsze przesunąć w ciągu roku te pieniądze. Taka jest nasza propozycja, natomiast bardzo chętnie posłuchamy Waszych propozycji. Może są takie potrzeby, o których jeszcze nie wiemy, a które chcielibyście tutaj wnieść. Zapraszamy. Dzień dobry. Może są jakieś propozycje ze strony Państwa? Ja bardzo proszę, żeby te osoby, które doszły w trakcie zebrania, żeby później się jeszcze wpisały na listę obecności. Proszę. Będę wdzięczna. Czy są jakieś propozycje ze strony Państwa co do funduszu do dyspozycji miasta? Żeby tak mało kupić. Mamy fundusz, żeby cokolwiek z nim zrobić. Fundusz do dyspozycji miasta to jest kwota, jaka wynika z takiego wzoru matematycznego, którym się posługuje urząd, zresztą odgórnie narzuconego wzoru matematycznego, gdzie liczy się liczbę mieszkańców i jakieś tam jeszcze wskaźniki. Normalnie ta kwota wyszłaby z tego wyliczenia wyższa, ale z kolei jest górna granica, jaka może być przyznana na ten fundusz sołecki. Natomiast miasto nie podlega funduszowi sołeckiemu i my możemy mieć tę kwotę wyższą. To wszystko zależy od Rady Miejskiej i od Pana Burmistrza. Wiem, że w inne miasta typu Wojnicz, Zakliczyn na swoje miasto przeznaczają większą kwotę. Tu nie ma... Zapytać, jak oni to robią.
Jeżeli pan burmistrz powie, dlaczego jest tak mało. Dlaczego tak mało jest? No, no, no to jest szok, że taka kwota jest na taką gminę. No, to jest na miasto tylko. Na miasto. Za to można kupić łopatę, ale już do tego człowieka, żeby mu zapłacić, to już nie jest. To już nie wystarczy tej pieniędzy. No jest to tyle. To i tak jest, powiem wam, więcej niż było w poprzednich latach, bo było jeszcze parę dobrze, jedno i tak jak pani tu powiedziała, że kamienia kupicie za, nie wiem, 2000 czy 5000, czy wzięliście pod uwagę to, że to wszystko drożeje? No nie, i to wiecie, ale wie pan, ja wiele mam. Ale mniej, a nie więcej. Ja tyle mam i tym dysponuję, co mam. No dlatego mówię, że tutaj oczy będziemy tu dyskutować, jak to nie mało. To uważam, że to w wolnych wnioskach i zapytaniach, czy wypowiedzi swoich... To jest szok, żeby taka kwota była na taką gminę. Ja mówię, to trzeba, nie wiem, tak mówię, do pana burmistrza tutaj. Jeżeli trzeba zapytać inny burmistrzu, jak oni biorą, skąd biorą środki. No bo tak, to w tym momencie, to o czym będziemy rozmawiać? Zdaję sobie sprawę, że jest to mało, a potrzeb jest bardzo. Jest to bardzo mało. Jest to bardzo mało i to mówię. Coś z tym trzeba zrobić, no bo tak, jak będziemy tak robić, to co roku będzie tak wyglądało, to niedługo, to jak tak gmina będzie wyglądać? No tak będzie wyglądać jak ostatnio, co jechałem w Piastowską. Trzech mi się robiło, że no, no i to jak... asfalt i łopatami z no, no i, te, i też, i też no, może ja się to przedstawię, bo Kantara ulica Piastowska. Ale momencik. Sekundę. Proszę państwa, umówmy się tak. Dyskutujemy o funduszu do dyspozycji miasta. Uzgodniliśmy, że mamy momencik. Niech się pani nie obraża. No i ja się nie obrażam. Mamy w tej chwili ten punkt i będziemy po kolei realizować. Umówmy się tak. Dobra. Jest uwaga, że jest mało. Będziemy mieć zaraz wypowiedź pana burmistrza. Będzie możliwość zadawania pytań. Na razie spróbujmy przegłosować to. Mamy taki fundusz w tej chwili przyznany, nie mamy w tej chwili więcej. Są jakieś uwagi do tego podziału, czy nie ma? Jeśli nie ma, to kto jest za tym, żeby przyjąć taki podział środków, którymi dysponujemy? Głosujemy poprzez podniesienie ręki. Kto jest za tym, żeby przyjąć taki podział środków? Tych, które są. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli jednogłośnie. Pozostaje jeszcze jeden punkt z tego ciągu, który prowadzę ja, a mianowicie wybór członka zarządu. Tak jak wcześniej powiedziałam, zmarł nasz kolega, pan Marek Zoń. On pochodził z ulicy Kazimierza Wielkiego i to jest ta część właśnie Rygic, ten okręg wyborczy, z którego proponujemy jako zarząd, rozmawialiśmy już tutaj, w jego zastępstwie, na jego miejsce pana Krzysztofa Płazę. To jest kandydatura zarządu miasta. Państwo również mogą swoją kandydaturę przedstawić. Czy jest jakaś inna kandydatura oprócz pana Płazy? Czy pan Płaza wyraża zgodę na kandydowanie? Zgadzam się. Wobec tego głosujemy za kandydaturą pana Płazy do składu uzupełniającego zarząd miasta. Kto jest za tym, skrutacyjna, nie? A, no to dziękuję. Jeszcze powołujemy komisję skrutacyjną, żeby już wszystko było formalnie załatwione jak należy. Bardzo proszę, kto by wszedł chętny do komisji skrutacyjnej? A jak nie, to wybierzemy. Poprosimy pana Andrzeja Kusa, pana Szczepana i na przykład pana Jeziora. Wyrażacie panowie zgodę? Dziękuję bardzo. Tutaj mam protokół, więc bardzo proszę o potem o przygotowanie tego. Poproszę zgłoszonych członków. 2 minutki przerwy na konstytuowanie się komisji skrutacyjnej. Thank you.
Proszę Państwa, komisja na przewodniczącego komisji konstytucyjnej wybrała pana Andrzeja Piposa. Dziękujemy bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania do wyboru, na wybór członka zarządu miasta uzupełniający. Kto z Państwa jest za tym, żeby do zarządu miasta wszedł pan Krzysztof Płaza? Głosujemy poprzez podniesienie ręki. I proszę chwilę potrzymać ręce, bo musimy głosy policzyć. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Jeden głos nie oddany. Jeden głos nie oddany. Proszę o pytanie protokołu. Protokół komisji dyskutacyjnej wybranej na zebraniu mieszkańców Rydnicy w dniu 25 sierpnia 2021 roku dla przeprowadzenia głosowania i wyboru członka zarządu miasta rejestrów wyborach uzupełniających zgodnie z paragrafem 32 ustępu 1 statutu miasta Rybnice uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 28 marca 2018 roku. Skład komisji skrutacyjnej w składzie Andrzej Piotr przewodniczący, Szczepan Marcinek członek, Andrzej Jeziorek członek. Po przeprowadzeniu aktu głosowania w trybie jawnym i odniesieniu głosów stwierdza, co następuje. W oparciu o podpisy na liście obecności komisja skrutacyjna ustaliła, że z zebranych mieszkańców bierze udział 14 osób. W głosowaniu jawnym wzięło udział 16 mieszkańców, którzy oddali głosów własnych 16 i oddali głosów 1 osoba. Kandydat na członka zarządu miasta w wyborach uzupełniających otrzymał następującą liczbę głosów. Krzysztof Płaza 16 głosów za, 0 głosów przeciw. Zgodnie ze statutem miasta Rybnice zebranie mieszkańców miał miejsce przewodniczącego zarządu głosowaniu jawnym w przypadku rezygnacji lub śmierci członka uzupełniającego skład zarządu miasta Rybnice. W związku z tym stwierdza się, że w głosowaniu jawnym na członkiem zarządu miasta Rybnice wybrany został pan Krzysztof Płaza. W wyniku głosowania kandydat otrzymał 16 głosów za. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Serdecznie witam. Mam nadzieję, że godnie pan zastąpi i będzie reprezentował mieszkańców Przysiłka, z którego pan kandydował. W takim razie przejdźmy do następnego punktu zebrania, czyli wystąpienia zaproszonych gości. Więc może poproszę pana burmistrza pierwszego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Dziękuję również, że Państwo przyszli się na spotkanie, ponieważ w tamtym roku spotkanie nie odbyło się ze względu na to, że cały czas panuje COVID-19, cały czas są obostrzenia, tak? I oczywiście apeluję do Państwa o szczepienie. No jedni popierają szczepienie, inni nie popierają. Naszym obowiązkiem jest Państwa informować z uwagi na to, że był taki okres czasu podczas pandemii, że mieliśmy po 14 pogrzebów w jednym dniu w gminie. To jest bardzo dużo, tak? Zbliża się ten sezon pandemii, mamy nakaz od wojewody, aby w dalszym ciągu Państwa informować i promować, żeby się Państwo po prostu szczepili. Wykonujemy to zadanie zgodnie z poleceniem. Proszę Państwa, poświęciliście Państwo już chwilę czasu
Funduszowi Sołeckiemu, tak już pani przewodnicząca państwa poinformowała, miasta nie biorą udziału w Funduszu Sołeckim. Jeżeli państwo macie teren miejski, to Fundusz Sołecki to miastu nie przysługuje zgodnie z wyliczeniem z parytetu, tak jak przysługuje to gminom wiejskim. W związku z tym państwo i tak macie najwyższą stawkę, tak jak poszczególne miejscowości, przyznaną do dyspozycji do własnego podziału. Jeszcze chcę państwu przypomnieć, że Fundusz Sołecki to jest fundusz, ja w całości ten fundusz przekazuję miejscowościom. Pani przewodnicząca była łaskawa powiedzieć, że w tamtych latach mieliście 26 tysięcy złotych. Ja przekazuję całą kwotę, tak, do waszej dyspozycji. Tak mówię, ten Fundusz Sołecki, szanowni państwo, w dalszym ciągu obowiązek rozliczania tego funduszu ciąży na burmistrzu. Państwo na sesji podejmujecie tylko uchwałę i dlatego to daję do państwa dyspozycji, gdzie są najważniejsze rzeczy do zrobienia w miejscowości. Być może ja ich nie dostrzegam. Państwo wiecie lepiej, jak to zrobić z panią przewodniczącą czy z sołtysem i dlatego tak to funkcjonuje. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, żebyście państwo mieli jasność, że te pieniądze są niewystarczające. Niewystarczające są i one nigdy nie będą wystarczające, ponieważ sytuację mamy taką, jaką mamy finansową, szanowni państwo. Nie jesteśmy gminą bogatą, jesteśmy jedną z najbiedniejszych gmin w województwie. Dlaczego? Ano dlatego, że przez 30 lat nie odrolniono jednego kawałka gruntu, żeby powstał tam jakikolwiek zakład pracy. Państwo sobie zdajecie sprawę, że my nie mamy jednego zakładu pracy większego niż 10 osób, no może jeden jest tutaj, nie będę mówił o nazwiskach, ale 2, 3 to są 15 osób, 10. Państwo, te gminy, jak gmina Wojnicz, gdzie zainwestowano kiedyś potężne środki finansowe, nie urzędowe, tylko publiczne środki finansowe z dofinansowań zewnętrznych, tak? W Wojniczu postawiono ileś tysięcy metrów kwadratowych, z których jest płacony podatek i gminę stać na to, żeby dodatkowo jeszcze asygnować jakiekolwiek dodatkowe środki. My jesteśmy na etapie, za chwilę o tym powiem, rozwoju, jakby na wstępie rozwoju gospodarczego naszej gminy. Proszę państwa, no co napędza rozwój gospodarczy gminy i rozwój? No przedsiębiorcy, którzy zaczną w gminie inwestować, tak? Przecież tak się u nas nie działo, teraz próbujemy to zmienić. Oczywiście ten fundusz państwo macie i z panią przewodniczącą go dzielicie tak, żeby te najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić państwu, żeby je zrobić, żeby zrobić kawałek rowu, żeby poprawić drogę, żebyśmy mogli dojeżdżać. Mamy 400 dróg gminnych, odcinków dróg gminnych, z czego połowa jest nieuregulowana przez ostatnie 30 lat, gdzie też był okres taki, gdzie można było te drogi regulować w sposób prosty. Dziś mamy prawo tak skonstruowane, że jak na odcinku drogi 1 km, tak, mamy osobę, która nie przeprowadziła spadków i nie jesteśmy w stanie uzyskać prawa własności, to musimy to podzielić na pół i zrobić tego kawałek tej drogi. Szanowni państwo, to są sprawy bardzo skomplikowane, zaniechane u nas, które prostujemy. Mamy kilkadziesiąt działek, szanowni państwo, działek rolnych, które kiedyś były działkami uprawianymi. Mieszkańcy to przekazywali za emeryturę, za rentę i się okazuje tak, że przez ileś tam lat z tymi działkami nic się nie działo. Nie odrolniono ich tak, żeby jakiś zakład tam zbudować, tak? I co się z tymi działkami stało? Ano zarosło samosiejkami. Jak ktoś z państwa chce spróbować, jak wygląda odrolnienie gruntu samosiejki, to bardzo proszę. Hektar 30 tysięcy. My to robimy. My w tej chwili, jeżeli państwo, zrobiliśmy na początku kadencji inwentaryzację wszystkich nieruchomości gminnych, tak? To, co trzeba było zrobić, te nieruchomości, gdzie dało się cokolwiek jeszcze naprawić, czyli zrobić mieszkania, wyremontować to. Jesteśmy na etapie remontów kolejnych mieszkań, szanowni państwo. Te działki, które są potrzebne gminie do inwestowania w obrębie centrów miejscowości, zostawiamy dla centrów miejscowości. Te, które możemy samosiejkę wyciąć, jeszcze jej nie ma dużo, tak? Wczoraj byliśmy na 3 działkach z pracownikiem zakładu komunalnego, gdzie jest niedużo jeszcze samosiejki, możemy wyciąć, możemy zrobić tam 2 działki budowlane, szanowni państwo. To my to po prostu robimy, ale nie jesteśmy w stanie, szanowni państwo, no, zrobić to wszystkiego w ciągu dwóch lat, tak? Mało tego, te działki, szanowni państwo, które już są, te działki, które nam nie są potrzebne w obrębie centrum miejscowości, szanowni państwo, to te działki przeznaczamy też do sprzedaży, bo my nie potrzebujemy działki mieć gdzieś tam obok lasów państwowych. Wczoraj tam byliśmy również dla pana Dudę, tak? Bo tam pan Duda zgłasza wniosek o drogę, tam się z sąsiadem kłócą, pojechali ten temat rozwiązać, tak? Szanowni państwo, to te działki przeznaczamy do sprzedaży, bo jeżeli ich nie sprzedamy, szanowni państwo, to dalej będzie zrastało samosiejką, tak?
Czyli to, szanowni Państwo, wiele rzeczy, które zaczęliśmy robić w tej kadencji, to my je zaczęliśmy robić i my je nie skończymy za pół roku, rok, dwa czy trzy. To jest początek jakby przystąpienia do rozwoju gospodarczego naszej gminy, tak? I tu powiem dalej, szanowni Państwo, my, że sprawa była jasna, wydaliśmy na paliwo samo do koparek 166 tysięcy do połowy roku. Natomiast gmina, no pani przewodnicząca przekazała 5 tysięcy, a na samo paliwo w Rybnicach wydaliśmy około 9 tysięcy złotych, 8800. Szanowni Państwo, sobie wyobraźcie, że przedtem nie było koparki i kopano tam kilometr rowu rocznie, tak, w poszczególnych miejscowościach, pół kilometra, kilometr. Proszę? Dwa kilometry. To jest uzależnione od tego, w jakich to było warunkach, czy to kopane było tą koparką taką, szanowni Państwo, która tylko drążyła rów taśmową, czy to było kopane zwykłą koparką, tak, bo akurat ja na koparce pracuję też, mam ciągniki dwa rolnicze i fęta, dużo fęta z dwoma napędami i ciągnik C330M, mam 27 hektarów gruntu od wielu, wielu lat, jestem rolnikiem i mnie niech pani przewodnicząca nie uczy, jak i czym można ile zrobić. Czy Państwo, nie wiem, czy tylko mówię, ile robót zrobiłam. No, robiliście w różnych metodach, jak robiliście tą metodą taśmową, robiliście 2 kilometry, tak? Szanowni Państwo, ale u nas koparki w gminie chodzą dwie koparki od rana do wieczora, czyli od 7 do 15, tak? Non stop koparkowi kopią. To Państwo sobie wyobraźcie, przedtem nie było tych koparek, tak? Nie było samochodu ciężarowego, nie było ciągnika, żeby można było tą ziemię wywozić, tak? Czyli Państwo, ile by do przodu poszliśmy, robiąc to, co zrobiliśmy. Ja zaraz Państwu odczytam, ile tylko w ostatnim roku zrobiliśmy. Już nie brałem poprzedniego roku, żeby Państwa nie zanudzać, tak? Także, szanowni Państwo, to nie jest tak, że mamy nie wiadomo ile pieniędzy, to jest po pierwsze i po drugie, że się mało robi. Tak, oczywiście Panowie macie rację, że wszystko zdrożało. Mamy też własne doświadczenia w tym temacie. Ogłosiliśmy przetarg na przedszkole, 3 razy większe środki finansowe, bo od marca zaczęło wszystko drożeć. Kamień w tej chwili będziemy dokupować w granicach 15% więcej z tego, co mamy w tej chwili podane ceny przez przedsiębiorców. Ale podam Państwu. To jest dwie strony, szanowni Państwo, tego, co udało się zrobić. Przebudować całe drogi. I tu Państwu podam tak. Ulica Partyzantów 7 godzin. Droga na Grzybka, przepust wbudowany 7 godzin. Droga na Stańczykową. Szanowni Państwo, na Stańczykową tam poświęciliśmy, przebudowaliśmy całą drogę, ponieważ pani mieszka za młynem, jak Państwo kojarzycie, za rzeką i przez 20-30 lat nie miała w ogóle dojazdu do domu. Zbudowaliśmy wspólnie, oczywiście tutaj z zarządem miasta, nową drogę dla pani Stańczykowej. Tam koparki pracowały bodajże 12 dni. Ulica Rolnicza 6 dni, proszę Państwa. Na Wilkowskiego 7 godzin. Na Dudę przebudowaliśmy całkiem nową drogę, nie dla pana Piotrka Dudę, tylko jeszcze za Dudę, tam pracownik z komunalki jest nasz, ale to nie dlatego, że tam jest. Droga została wyznaczona, cała droga została wybudowana, ofosowana, pod oczywiście żwirowanie i w przyszłości pod nakładkę asfaltową. Szwedzka 7 godzin, 3,5 godziny, szanowni Państwo. Dalej, Szwedzka, dalej, kopanie rowów, tak? Na panią Chorecką Szwedzka i Płażę. Szwedzka robimy nową drogę. Proszę? Szwedzką. Tak, tak, mówię. Tak. Dalej, szanowni Państwo, Rolnicza, Bednarska, szanowni Państwa, dalej, Wyrwy, droga Szwedzka, tak, i rozwóz kamienia, przepis na panią Chorecką i Płazę. Szanowni Państwo, to są prace, które my wykonujemy, tak? Mamy swój sprzęt, kupujemy paliwo i gdybyście Państwo przeliczyli te godziny, które trzeba byłoby wynająć koparki, to nie zrobilibyśmy ani jednej trzeciej z tego, co dziś robimy. Bo na każde zawołanie nasz sprzęt jest, tak? Jeżeli trzeba poczekać 2 tygodnie, tydzień, dzień, różne są warunki pogodowe, różnie sytuacja wygląda, ale my mamy sprzęt i dojeżdżamy i te prace wykonujemy, tak? Także tu uważam, że robimy dużo więcej niż robiło się, ale jestem przekonany, że im więcej się robi, tym większe są potrzeby, bo tak w każdym społeczeństwie jest. Co zrobiliśmy w tamtym roku w Ryglicach, szanowni Państwo? Chodnik na ulicy Tuchowskiej 800 tysięcy złotych, pierwszy etap, tak? Remont rynku w 2 etapach. Pierwszy etap 300 tysięcy, drugi 208 tysięcy razem z przebudową chodników, to już Pani mówiła, Pani Przewodnicząca. Miasto zakupiło ze swoich środków sołeckich sadzonki. Rośliny, sadzonki, tak.
Dalej, Szanowni Państwo, remontujemy obecnie ośrodek zdrowia w Ryglicach, ponieważ sanepid chciał ośrodek zamknąć. Wyremontowaliśmy ośrodek zdrowia w Zalasowej, tak? Też sanepid chciał go zamknąć. Wyremontowaliśmy stołówkę w szkole w Zalasowej, też chcieli ją zamknąć, Szanowni Państwo. No takie były opóźnienia. I teraz remontujemy ośrodek zdrowia w Ryglicach, czyli musimy położyć wykładzinę nową dentyście. Wyremontowaliśmy klatkę schodową i od wczoraj, bodajże od piątku, czwartku, chłopaki ściągają płytki na schodach, ponieważ każda płytka była nieprzyklejona, tak? Było to po prostu położone, na to przy pani doktor położyła maty takie gumowe, żeby to się nie rozjeżdżało. Czyli my remontujemy ośrodek zdrowia po to, żebyście Państwo mogli w normalnych warunkach się leczyć, tak? Bo to muszą być normalne warunki do tego, żeby tam bezpiecznie można było wejść i, że tak powiem, w tym ośrodku w normalnych też warunkach przebywać i się leczyć. Bo ludzie są młodzi, później się starzeją i na koniec trzeba też, żeby w godnych warunkach mogli chodzić do ośrodka zdrowia. Czyli Państwo, powołaliśmy obecnie, a to później jeszcze powiem. Wykonujemy obecnie projekt chodnika Ryglice Joniny. To jest ten chodnik na Podkarpackiej, Szanowni Państwo, trudne zadanie. To nie jest tak, że my sobie wymyślimy, że budujemy chodnik akurat na Podkarpackiej, to dziś zlecamy, za dwa tygodnie jest projekt i jest wszystko ok. Zleciliśmy budowę tego chodnika. Oczywiście radni z Ryglic bardzo mocno zaangażowani w to, że chodnik powstał, tak? Ale Szanowni Państwo, napotykamy na kolejne przeszkody, ponieważ tam jest teren usuwiskowy, wstępnie usuwiskowy, tak? Projektant, przeznaczyliśmy 50 tysięcy, projektant nam przysłał pismo za pół roku, że niestety, ale pan, który bada grunt, jak się nazywa? Nie. Geolog, tak? Nie podpisze dokumentów, bo grunt jest niestabilny, w związku z tym zalecił dokonanie odwiertów, 11 odwiertów po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób postawić tam mur oporowy, bo musi być mur oporowy na tym zakręcie, proszę Państwa. W związku z tym i zażądał dodatkowo 50 tysięcy złotych czy 60. Postanowiliśmy, że nie będziemy, Szanowni Państwo, takich pieniędzy angażować. Zrobimy 3 odwierty maksymalnie w tych pieniądzach i jeżeli grunt będzie stabilny, to nie potrzebujemy 11 i na tej podstawie, żeby nam zrobił zabezpieczenie tej skarpy. Tak? I w tej chwili jesteśmy po 2 latach na etapie kończenia projektu. I to w ogóle nie jest zależne od nas. To się wypowiadają instytucje, które muszą się podbić pieczątką, że tam jest tak i tak. Mało tego, tam jest pani, która mieszka jeszcze na samym rogu, której bardzo zależy na tym, że z jednej strony chce, żeby chodnik był, chce i bardzo jest zainteresowana tym, że chce tam oddać nam część gruntu, ale też z drugiej strony chce mieć zabezpieczenie, że dom nie zjedzie, bo to jest życie całej rodziny. Po kolei. Dobrze, trzeba 2 lata trwa ten projekt, żeby zrobić. Nie da się jednak gdzieś szybciej i jakoś zrobić, żeby ktoś to zrobił? Proszę pana, no nie da się to, wie pan. Projekt polega na tym, że zlecamy projektantowi projektowanie. Musi uzgadniać z poszczególnymi instytucjami. Jest kilka instytucji, to pani może powiedzieć, bo akurat tym się zajmuje, tak? Kilka instytucji i jedna instytucja panu nie uzgodni, że tak powiem, projektu i pan musi wykonać to, co zalecili, a jak nie, to zaniechać projektowanie. Czyli te pieniądze, które już były wydane, pan je wydał projektantowi i leży sobie to w poczekalni, gdzieś tam aż znowu będziemy mieć środki, żeby dalej to realizować. A wykonawca jest wyłaniany w przetargu. Nic nie zlecamy, Szanowni Państwo, w taki sposób, że znamy kogoś, mu coś zlecamy. Nie, to wszystko przetarg. Nie, przetarg. Nie znamy kogoś zlecamy. Albo na przetargu nie ma jakiegoś określonego terminu wykonania takiego? Jest, ale przesuwa sobie ze względu na to, wnioskuje do nas o przesunięcie, ze względu na to, że mu nie uzgodniła kolejna instytucja. I takie są zapisy w umowie. No to trzeba mu mniej zapłacić wtedy, jak tak on coś się zrobił. Nie ma takiej możliwości, ponieważ wykonawca ma też możliwość, jeżeli jakieś czynniki są niezależne od wykonawcy, bo to nie są zależne od niego, może sobie zawsze wnioskować o przesunięcie i takie umowy są podpisane, bo innych umów gmina nie może podpisać, bo są różne sytuacje, prawda, losowe. Pan jest pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Budownictwa, Szanowni Państwo. To nie tak, że burmistrzowi coś się zachce sobie zrobić. Są procedury, których musimy dochować. Każdą jedną procedurę trzeba dochować. Nie da się zrobić bez procedury. Przepisy kiedyś, proszę Państwa, pozwalały dużo więcej. W 2008 roku, proszę Państwa, chodzi o czas.
Wie pan, chodzi o czas. Będzie 2 lata, za chwilę będzie znowu rok, czyli będzie już 3 lata, za chwilę znowu będzie raz ten, będzie 4 lata, a później się zmieni burmistrz, to się zmieni. Proszę zapytać pani przewodniczącej. Albo się ten dom zmienia, albo się ten dom zmienia. Proszę zapytać pani przewodniczącej i panów radnych, czy ja nie przypominam na każdej jednej praktycznie komisji, że czas, podejmujcie państwo decyzję, bo to co pan powiedział, słyszy pani? To co pan powiedział, ja cały czas radny mówię, czas szanowni państwo, dziś decyzja, bo decyzja za tydzień, wiecie państwo, co się dzieje, jeżeli nie podejmiemy decyzji szybko, pan ma 100% rację, tak? Mówię, dziś decyzja, bo jak nie, to będzie, to będziemy robić to za 3 miesiące. Chodnik, ale dam panu przykład, chodnik w Lubczy, tak? Chodnik w Lubczy. Unieważniliśmy przetarg, ponieważ w przetargu wyszła cena 300 tysięcy więcej, czy nie chciał się pamiętać, tak? Unieważniamy, przepraszam, nawet nie unieważniliśmy my. Rozstrzygnęliśmy przetarg, pan wpłacił wadium 5 tysięcy i rozmyślił się, że nie będzie tego chodnika budował, bo nie zdąży go wykonać w tym terminie i czasie, w którym założył, że zdąży. Rozmyślił się, ma prawo przedsiębiorca, tak? Gdybyśmy na drugi dzień zwołali sesję, tak? Bo po południu się rozmyślił i podjęli decyzję szybko, ale fizycznie tego nie dało się zrobić, tak? I zlecili powiat, i dali na sesję Rady Powiatu do wieloletniej prognozy, bo proszę pana, bo mieliśmy chodnik zrobić do końca roku. Teraz robimy chodnik jeszcze z powiatem, żeby się państwo wiedzieli, jakie są skomplikowane rzeczy. Z powiatem. Powiat też miał w prognozie do końca roku. W związku z tym, że my musimy przesunąć tam na drugi rok tą inwestycję, teraz w przetarg rozstrzygamy, że w ciągu 2 lat będziemy realizować, a nie do końca roku, tak? To my musimy w swojej prognozie, jako Rada Gminy, podjąć uchwałę, że przesuwamy do czerwca 2022 roku, wysłamy do powiatu, a sesja Rady Powiatu się kiedy odbędzie? Dopiero 15 września. Czyli jesteśmy 3 dni w plecy. I to nie jest wina Rady Powiatu. Proszę? Przesunęliście już. Do 21 września. Widzi pan, dzwonię do starosty, mówię, że 15. Proszę państwa, to są sprawy skomplikowane. Ja wiem, że na zebraniu też pewnie się zachowało tak państwo, że a tu jest źle, tu jest tak, tu jest niedobrze, to burmistrz zawalił, tu szybciej można było zrowić. Proszę państwa, jeszcze raz państwu powtarzam, ja gonię cały czas, przepraszam za takie słowo, radnych, żeby jak najszybciej decydowali i decydują. Zaraz powiem, co się dzieje dalej u nas w gminie Rybnice, tak, co się zadzieje w gminie Rybnice. Proszę państwa, cały projekt społeczno-gospodarczy rozwoju Rybnic, miasta Rybnice, on powinien być zrobiony 30 lat temu, tak? I został zrobiony. Nie zarzucam nikomu, że zrobił, czy nie zrobił. Proszę państwa, mamy na ulicy Łyczków grunty. Część tych gruntów przedsiębiorca kupił od spadkobierców. Część to, co było nasz udział, zostawiliśmy sobie jako nasz udział. I za ośrodkiem zdrowia lokalizujemy przedszkole, tak? Z uwagi na to, że nie ma żłobka w Rybnicach, tak? Możemy dostać dofinansowanie na żłobek w starym przedszkolu. Chcemy zlokalizować żłobek, 2 oddziały. Przedszkole chcemy przenieść do nowego przedszkola, bo mamy mało miejsca w przedszkolu, tak? I dlaczego przenosimy, szanowni państwo, to przedszkole? Ano dlatego przenosimy, że już 3 lata nam zalecił strażak, tak? Że mamy klatkę schodową przebudować. Przebudowa klatki schodowej to jest ponad 250 tysięcy, teraz to będzie 500 000 zł, tak? Czyli doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie tam, w tym starym przedszkolu, nie przebudować tej klatki, zrobić na dolnej kondygnacji, zrobić oddział żłobka, tak? A całe przedszkole ze zwiększoną ilością dzieci zlokalizować tutaj, tak? No dobrze, a pewne jest to, że strażak powie, że tam nie może być żłobka, bo trzeba zrobić klatkę. Jeszcze raz pana mówię, tam jest na piętrze, są dzieci i na dole. W związku z tym zostawiamy na dole żłobek, że tam piętro zostaje na gotowanie, no, na cele gospodarcze. Ale on się podpisał, że za rok nie przyjdzie, że trzeba przebudować. Nie, proszę pana, każdą jedną rzecz, gdzie pan buduje prywatny dom, to przychodzi strażak panu odbierać też? Nadzór budowlany przychodzi panu odebrać? Żona, i pan nie może powiedzieć, że pan ma tak i tak. Zaraz sobie mieliśmy przypadek, gdzie pan postawi potężną inwestycję i o 12 cm, przez 12 cm, że jest za wysoki, tak, odbierał to 3 lata. Rozumiem, radno? I skąd byś miał przewidzieć, że projekt mu zaprojektował 12 cm wyżej niż inny budynek i tego nie odbierze? Są różne sytuacje. Już skończę i dam panu głos. Kiedy pan myśli przenosić to przedszkole? Bo na razie nie widać nic. Ale to proszę pana, myśmy, jeszcze raz, nie wiem czy pan słuchał, zorganizowaliśmy przetarg na przedszkole. W międzyczasie mieliśmy kosztorys na pierwszy etap na 1,5 miliona. Rozpisaliśmy przetarg i w przetargu oferty złożono, wiecie państwo na ile? Oczywiście od marca lutego wszystko drożało. Na 4 miliony złotych. Musieliśmy to unieważnić
i teraz przygotowujemy kolejny przetarg i szukamy środków finansowych z zewnątrz, bo gminy Rybnice nie stać, żeby zainwestować 5 milionów czy 7 w przedszkole z własnych środków, czy w inną inwestycję. My musimy zdobyć środków z zewnątrz 90%, żeby można było to zadanie realizować, tak? Ale to ogólnie zostaną rozpoczęte. Proszę pana, no nie mogę panu zagwarantować, że dziś, jutro czy pojutrze przygotowujemy dokumenty, przygotowujemy materiały. To będzie ten rok, przyszły rok, za 5 lat? Proszę pana, też panu nie mogę odpowiedzieć stricte, że tak będzie, ponieważ to są projekty. My musimy złożyć to z 3 projektów. Składamy wniosek teraz do niepełnosprawnych, tak, do PFRON-u, żeby oni nas finansowali budowę przedszkola w 50%. Z Nowego Ładu zabezpieczyliśmy część środków finansowych i jeszcze chcemy z odnawialnych źródeł energii za to, że będziemy mieć odnawialne źródła, dostaniemy jeszcze 30%. Czyli państwo, to trzeba poskładać cały projekt, żeby można było rozpisać przetarg, żeby te środki były zabezpieczone. Tak? Dobrze, panie burmistrzu, ale czy nie będzie może lepiej przybudować tej klatki schodowej? Bo to się okaże, że rok minie, drugi, trzeci, czwarty, dalej pieniędzy nie będzie, nie będzie żłobka, nie będzie przedszkola. Bójcie złoć. Ale to wie pan, jeżeli państwo przegłosujecie na sesji, że nie chcecie mieć przedszkola, tylko proszę przegłosować, że chcecie mieć klatkę, tak? My chcemy, tylko wie pan, to będzie się temu ciągło. Nie, rok patrzy, później tak będzie, tak samo będzie jak z stawem, Jolina. Zapomnij się o tym. O jakim stawie? No ręce inne zbiornik. Zapomnij się o tym wszystkim. Panie burmistrzu, specyfika naszej gminy jest taka, że bo pan porównuje pan gminę do Wojnicza, że tam się... Państwo porównaliście, nie ja. Nie, bo o Wojniczu pan wspomniał, nie ja. Ja powiedziałem, że może trzeba zapytać. Nie może pan porównywać specyfiki naszej gminy do tego, jak wygląda Wojnicz. Nasze tereny... Porównam, tak? Kto porównał do Wojnicza? Nie ja. Charakterystyka naszej gminy jest taka, że jeden co mamy tu piękne to tereny. Tak. I trzeba to wykorzystać. Nie zrobi pan tu nic, nie może pan nie przebać takiego takich zakładów jak Wojnicz. Bo tam jest autostrada, bo tam jest stara czwórka i tam inwestycje będą. A natomiast tutaj u nas, my możemy jedynie w co inwestować, to tylko w agroturystykę. Była nadzieja i dużo pan o tym mówi. Ja wie pan co, ja dzisiaj jeszcze rano o godzinie po 5, było chyba 15, oglądałem pana wywiad w TV Tarnowska. Z 2018 roku, jak pięknie pan mówił o tym jeszcze w zbiorniku retencyjnym, już nie jeden raz pan o tym mówił. Że Karasiewicz tego nie zrobił, pan to zrobi i co? Specyfika naszego terenu, jeszcze raz mówię, to jest specyfika terenu, to są piękne tereny, tylko agroturystyka i tu możemy na tym coś ugrać. Owszem, małe zakłady typu jakieś tartaki mogą tutaj oczywiście jak najbardziej funkcjonować, ale to tylko to. Jeżeli my nie pójdziemy w tym kierunku, to niestety nie widzę tu czegoś innego, żeby tu można było coś innego wymyślić. Jak ktoś tu zakaz wybuduje, to nikt nie zrobi mu drogi. Oczywiście, że cztery. Ludzie złoci. Trzeba zadbać o te... Państwo robicie, co chcecie w swoim mieście. Macie państwo, co prawda, niewielki budżet sołecki. Ale jeżeli państwo przegłosujecie dziś na zebraniu, że nie chcecie państwo przedszkola, ja się będę bardzo cieszył, wiecie państwo dlaczego? Bo przebuduję państwu tę klatkę i schodową i za chwilę będę mówił państwu... Panie burmistrzu, to nie o to chodzi. Nie, panu nie mówi, tylko jak zadano to pytanie panu. No. Kiedy to będziemy robić? Za rok, za dwa, za trzy, za pięć? I pan nie potrafi odpowiedzieć. A wie pan, powiedziałem panu, kiedy to powinno być zrobione 30 lat. Ja nie mówię, ale dajcie państwo skończyć, dlaczego to przedszkole w tym miejscu, bo nie, państwo się nakręcacie, nie wiem na co, jak bije tu kogoś, robię coś komuś. Panowie, jeżeli nie chcecie czegoś robić, zgłaszacie wniosek, bo to jest zebranie, wycofujemy, ze mnie ściągniecie obowiązek inwestowania środków finansowych i dla mnie i dla radnych to będzie dużo łatwiej, bo te środki damy gdzie indziej. Nie było czy panie przewodniczący. Nie dochodzi, tylko inne miejscowości jak Lubcza, jak Zalasowa, był burmistrz Zalasowej. Postawił na nogi Zalasową. Pan jest teraz z Lubczy, bo stawia pan nogi Lubczy. Ale czy dacie pan nic nie dzieje, nawet chodnika nie ma po drugiej stronie tutaj. No taka jest prawda. A miastowską już trzeba tak chodzi. Nic w tej Gliwicach się nie dzieje. Ale dajcie państwo skończyć. Proszę państwa, jak pan poruszył Piastowską.
No. Tam też jest nieuregulowane. Musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że... W tym miejscu. To jest nieuregulowane. Jakby pan wiesz, bo nie wiem, nikt pan powie. Na tym odcinku najgorszym u góry chcemy zrobić całą ulicę, a nie 400 metrów czy 500. Chcemy tam zrobić blisko 2 km. Chcemy ją całą regulować. Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że jak rozpisywane są konkursy i granty na drogi i my nie uregulujemy sobie drogi 2 km, czy nie wiem, 1,5 km, najdłuższe odcinki trzeba regulować, bo teraz był nabór na drogi, szanowni Państwo, na drogi z dróg samorządowych, tak? Są dwie, do dwóch, ale niech Pan posłucha. Są dwie drogi, słownie dwie. Mogę zrobić metr drogi, 50 metrów, 100 lub 2 km, dwa odcinki po 2 km, lub dwa odcinki po 50 metrów. Państwo to musicie wiedzieć. Do gruntów rolnych mogę zrobić drogi dwie po 3 km, po 5 km lub po 100. Jak jest gdzieś nieuregulowane, to mnie to trzyma. Czy Państwo chcecie, żebym składał wnioski na 100 metrów, tak? Bo za rok znowu będę musiał złożyć z drugiej strony na ileś tam, po coś mnie tam trzyma, tak? Regulujemy, skończę, dam Państwu, będziemy dyskutować. Regulujemy to w taki sposób, proszę Państwa, żeby można było jak najdłuższe ciągi komunikacyjne wyasfaltować. Jeżeli Państwo będziecie mieć inne zdanie, to później porozmawiamy. Ale dalej, dlaczego, co się będzie działo w Rygnicach? Bo Państwo na samym początku, tak, negatywnie, żeście podali się do wszystkiego, a trzeba też troszeczkę popatrzeć pozytywnie, tak? Jak będą pozytywnie, będziemy patrzeć. Proszę Państwa, zapowiedziałem budowę, to co Państwo mówicie, agroturystyka, szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, kto zaczął turystykę w Rygnicach i agroturystykę. To był pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia Agroturystycznego w gminie Rygnice. Ja. 24 no, gospodarstwa. Nie, proszę pana. Ja prowadziłem turystykę do tego czasu i tu przejął ode mnie kolega, nie będę mówił kto, jak wyjechałem do pracy do Warszawy, bo nie dało się z Warszawy prowadzić tutaj biuro. Został ktoś prezesem, dalej prowadzi. Ja zrobiłem 24 gospodarstwa i jak zacząłem kandydować na burmistrza, to sobie przypomniałem, że być może to mi pomoże w wygraniu wyborów, tak? Zgadnijcie Państwo, ile gospodarstw było, jak wróciłem do gminy z powrotem? 4. Czyli nie powiększyło się, zmniejszyło się. Teraz mamy zinwentaryzowanych 270 miejsc noclegowych, tak? I pracujemy nad tym, szanowni Państwo, żeby tu coś w naszej gminie się właśnie z turystyki działo i cały czas promujemy turystykę. Cały czas, ale dajcie mi skończyć. Proszę Państwa, zapowiedziałem budowę bloku mieszkalnego w Rygnicach, tak? Nie w systemie Mieszkanie Plus, nie w innym systemie, tylko w systemie, który powinien się sprawdzić i sprawdza się w innych krajach, tak? Polega to na tym, że nie idzie to przez budżet gminy, to jest po pierwsze, zapowaliśmy spółkę, tak? Rząd przygotował taki produkt, tak? Dla mieszkańców, czyli budowa mieszkań na takiej zasadzie, że rząd nam dał 3 miliony, myśmy te 3 miliony już otrzymali na konto, wydzieliliśmy działkę na ulicę Łyczków, tak? I budujemy tam jeden blok 30-mieszkaniowy, jeżeli będzie potrzeba, to będzie dwa bloki 30-mieszkaniowe, tak? Tak szacujemy, że tyle powinniśmy wybudować, tak? Buduje te bloki spółka niezależna od nas, tak? I to jest ewenement, ponieważ średnio w byłym województwie, tak, powstają takie dwie czy spółki, szanowni Państwo, samorządowe, czyli tam są samorządy nasze zrzeszone. I polega to na tym, że nie będziecie Państwo płacić czynszu, Wasze dzieci nie będą płacić czynszu. Po prostu będzie ustalona kwota, nie będą brać kredytów, nie będą czynszu spłacać, będzie kwota ustalona, że tam kto będzie miał przydzielone to mieszkanie, a będą miały to rodziny przydzielane od największej do najmniejszej ilości dzieci w pierwszej kolejności i w miarę do 30 roku życia, żeby mogły to spłacić przez 18 lat. I w chwili otrzymania tego mieszkania podpisują akt notarialny przyrzeczenia, że po 18 czy to 20 latach to mieszkanie staje się własnością tej rodziny, mogą sobie sprzedać i zrobić z tym mieszkaniem co chcą. Ale nie płacą jakąś kwotę za miesiąc. Nie, tak? Miesięcznie muszą spłacić, ale nie płaci pan odsetek. Nie płaci pan spłaty własnej, nie płaci pan, nie zaciąga pan kredytu. Ma pan mieszkanie z przydziału i z przyrzeczeniem, że w tym i w tym roku, tak, jak to wybudujemy, tam to wszystko będzie określone, płaci pan stałą kwotę miesięczną, to nie jest dla najbiedniejszych, to jest dla klasy troszeczkę wyższej, tak, oficjalnie się o tym mówi, tak. I po tych latach ten blok będzie własnością mieszkańców. Zależy nam mi bardzo na tym, żeby powstało 60 mieszkań, żeby tam było 60 rodzin, szanowni państwo, po to, żeby nasza gmina się rozwijała, bo każda jedna osoba w gminie to jest rozwój gminy. Nic innego nie rozwija gminy. Ja byłem w Białymstoku na wyjeździe samorządowców, gdzie zlikwidowano szkołę miejscowości, za chwilę kościół przestał funkcjonować, za chwilę inny jest czterech starych dziadków, siedzi sobie i jeżdżą autobusem 20 km, powinno gdzieś tam do sąsiedniej miejscowości.
Proszę Państwa, trzeba zadbać o to, żeby tu zaczęli się instalować mieszkańcy, wtedy będzie jak turystyka się rozwijać i przedsiębiorstwo się rozwijać, wszystko się będzie rozwijało, tak? A proszę mi powiedzieć, jakie kryteria musi taka rodzina spełnić, żeby dostać takie mieszkanie? No musi być zakończenie spłaty, musi uzyskać przed wiekiem emerytalnym bynajmniej, ale są to rodziny wielodzietne, Szanowni Państwo, bo chcemy... Ale jakieś kryteria musi spełnić, czyli nie wiem, tam... Mąż, żona pracuje, dochody muszą mieć, tak? Wie pan co, jesteśmy na etapie takim, że założyliśmy spółkę, Ministerstwo Rozwoju przesłało nam 3 miliony złotych, myśmy te 3 miliony przekierowali do spółki zgodnie z założeniem, wyceniliśmy naszą nieruchomość, wyceniona jest 200 tysięcy, bo to około 200 tysięcy, też tę nieruchomość wkładamy do tej spółki i ta spółka ma nam wybudować te mieszkania. Chodzi o to, żeby dać te mieszkania ludziom takim, którzy po prostu, no wie pan, to żeby się nie okazało, tak jak spółdzielnia. Ja bym 6 lat w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, to wiem jak to wygląda, więc żeby nie było tak, że ktoś tam sobie będzie mieszkał i nie będzie miał pieniędzy na to, żeby to spłacać. O to chodzi. Proszę pana, jeżeli nie będzie ktoś spłacał, to będzie stamtąd ekspitowany. Natomiast warunki, komu będziemy przydzielać, ja nie będę przydzielał tego, żeby była sprawa jasna. Przydzielać to będzie Rada Gminy. Jak przygotowujemy, bo jeszcze nie ma tych warunków, dopiero zaczynamy budować, tak? Rada Gminy podejmie uchwałę, jakie kryteria musi spełnić osoba, tak? To jest ten blok mieszkalny powstanie, jak jedziecie do Góry Amoratyńskiego, Łyczkowem, stwierdzacie Amoratyńskiego, po lewej stronie tam jest działka, tak? Dalej, Szanowni Państwo, robiliśmy rozeznanie, co jest najbardziej w Legnicach potrzebne. I wyszło nam, że Państwo chcecie, nie ja, chcecie Państwo ośrodek rehabilitacyjny, bo nie ma w Legnicach, tak? No nie ma. Odzyskaliśmy, Szanowni Państwo, przedsiębiorcę, dwóch w sumie. Pierwszy zrezygnował, drugi wykupił nieruchomości, działki po prawej stronie, zaraz za ogrodzeniem, jak się jest szkoła, tak? Na takiej zasadzie, że rada mu to sprzedała, na takiej zasadzie gminy, że jeżeli w ciągu 3 lat, nie wiem, 3 czy 5, nie pamiętam już, nie wybuduje tam ośrodka rehabilitacji, centrum rehabilitacji, z basenem do rehabilitacji, z 20 miejscami domu spokojnej starości i stacjonarnym hospicjum, żeby na czas, kiedy no, starsza osoba, którą się trzeba opiekować, tak, od rana do wieczora, jeszcze w nocy, tak, żeby ta starsza osoba w oczekiwaniu, żeby pomóc tej rodzinie, tak, to będą pielęgniarki przyjeżdżać na miejsce i będą przez dzień przebywać z tym pacjentem, a na noc rodzina. Proszę Państwa, są podpisane akty notarialne w tej kwestii już, tak? Jeżeli Pani tego nie wybuduje, zwraca nam działkę z powrotem, to radni to zdecydowali tak, że to będzie bezpieczne, tak? Ja jestem też za tym dwoma rękami i nogami. Jeżeli Pani tego nie wybuduje, to zwraca nam tą nieruchomość za tą samą cenę. To będzie w którym miejscu? Tam, gdzie jest siłownia zewnętrzna na ulicy Łyczków, po prawej stronie. Kończy się ogrodzenie szkoły ponad gimnazjalne i dalej. I proszę Państwa, i teraz wiecie, dlaczego jest przedszkole? Bo jak tam będzie jeden blok nawet 30-rodzinny, a szacujemy, że tam mają rodziny wielodzietne, to całe centrum trzeba tam przenieść. Ale muszę Państwo sobie zdawać sprawę, ja jestem 2,5 roku. Nie jestem w stanie, za 2,5 roku jestem w stanie przygotować to, co przygotowałem. Dokumentację do sprzedaży nieruchomości. Z radnymi rozmawialiśmy, proszę bardzo, proszę zapytać, czy nie rozmawialiśmy. Też rozmawialiśmy na komisjach i na sesji, tak? Że jeżeli chcemy, żeby się gmina rozwijała, mamy nieruchomości, trzeba je szybko wydać warunki zabudowy, pani to wydaje, tak? I szukać przedsiębiorców, który by tu zainwestował. I to za 2 lata przygotowaliśmy. Mało tego, będzie jeszcze jeden przedsiębiorca, ale to już niezależny jest od nas, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ ja nie pozwoliłem sprzedać pół hektara, 40 arów tam było, bo tam był przygotowany akt notarialny, żeby sprzedać te nasze 40 arów razem ze spadkobierczyniami z Wrocławia przedsiębiorcy, tak? Ja zostawiłem tu, buduję na przedszkole, natomiast pan będzie budował CPE z całym zapleczem takim naprawczym. I to będzie przedszkole, będzie ogrodzenie, tak, przedszkola i ośrodka zdrowia i dalej będzie po lewej stronie zaraz tutaj, jak jest targ. I pan ma wydawane już co? Decyzja środowiskowa jest skończona. Proszę Państwa, ile trwała wydanie decyzji środowiskowej panu? Ponad rok. Ponad rok. Proszę Państwa, moje 2 lata tu rządów i rady to jest jakby pałowanie się, to brzydkie słowo może, nie? Z całą dokumentacją, bulwaterią taką gminną, gdzie musieliśmy to wszystko uporządkować i ustalić z radą kierunek działania. I ja powiedziałem wprost, że w miejscowościach zadziało się już dużo, ale Ryglice, musimy w Ryglicach zrobić centrum gospodarcze, bo te Ryglice umrą śmiercią naturalną. One już umierają. To było moje, to jest moje zdanie i radni to podzielają, nie tylko radni z Ryglic.
Radni Ościenni też to podzielają, bo ona się też robi, tu się robi, tam się robi. Słuchajcie, to zróbmy też w Rybnicach, tak? I mamy to centrum, mamy nieruchomości swoje, pan se kupił, robimy. I to centrum gospodarcze powinno ożywić Rybnice, a ten zakład, który będzie centrum rehabilitacji, tak? Z basenem do rehabilitacji, bo dziś wiecie państwo, jaki jest problem? Problem jest taki, jak byłem w Radzie Nadzorczej Rolników w Warszawie, w Krusie przez dwie kadencje, kiedyś tam, ileś tam lat temu i półtora roku temu skończyłem ostatnią, byłem dwie kadencje, tak? Proszę państwa, jak się spotykamy z tymi pensjonariuszami na koniec, tak? Czasem tam moja posiedzenie rady się zbiegało z pożegnaniem tych ludzi, tych pensjonariuszy, to oni mówią tak, dobra, ale no tu mieliśmy, w każdym ośrodku jest basen, no w każdym, czy ZUS-owskim, czy KRUS-owskim, to jest podstawa, to jest wymóg unijny, że musi być, że tak powiem, basen do rehabilitacji osób i to w większości niepełnosprawnych, tak, ale również tych starszych osób, które przeżyły życie, robili się na tych gospodarkach ręcznie, bo nie było przecież żadnych maszyn, tylko wszystko się trzeba było, rolnicy przede wszystkim ręcznie robili, tak. Ale gdzie ja pójdę teraz skorzystać z basenu rehabilitacji? No i dzwonią po tych ośrodkach, no jest rekreacyjny basen, tak, nie ma rehabilitacji, jest drugi rekreacyjny, tak. I w tej chwili jest taki już jakby taki trend, że każdy ośrodek, który powstaje nowy rehabilitacyjny, on musi mieć nieduży, ale basen do rehabilitacji. I to będzie w Rybnicach. Mnie tu nie będzie, proszę państwa. Ale wiecie, kiedy ja się będę cieszył najbardziej? Jak będę miał satysfakcję? Jeżeli za mojej kadencji, tak, te budowy tu ruszą. One nie muszą być wykończone i państwu dziś mówię, że nie wiem, czy będą wykończone, czy nie będą wykończone, ponieważ to nie zależy od nas. Myśmy pracowali 2,5 roku, przygotowaliśmy gminę w tej chwili do różnego rodzaju inwestycji, tak? Przygotowujemy jeszcze działki też do inwestycji w Muniszowej, tam jest plac zagospodarowania przestrzennego, w Kowalowej chcemy zrobić zagospodarowanie tą 2 hektarów pod magazyny, też przygotowujemy nieruchomość, ale jest trzecia klasa gruntu, trzeba odrolnić jeszcze, to kosztuje krocie znowuż pieniędzy. Przecież to na takim zebraniu, żeby państwu powiedzieć wszystkie kroki, które my robimy, no to musiałby państwu mówić 12 godzin. To jest wszystko robione i u państwa będzie zainwestowane to, co już jest zabukowane, bo są pieniądze już jakby zabukowane do was aktami notarialnymi i zagwarantowane środkami finansowymi w większości. U państwa będzie zainwestowanych tylko w przyszłym i kolejnym roku około 56 milionów złotych. W gminie Rybnice, właśnie w Rybnicach. Dzisiaj oddajemy w południe halę sportową Bistuszowej i Muniszowej. Tam zainwestowaliśmy 6 milionów, tak żeby dzieci mogły mieć halę sportową, żeby mogły mieć też zajęcia, mogły mieć gdzie prowadzone, bo dowoziliśmy ich do hali sportowej do Rybnic. Też to robimy z myślą o tym, że tam się szkoła dobrze rozwija, ponieważ dzieci są z Tuchowa. To dajemy tą możliwość, żeby tych dzieci z Tuchowa, z tamtej miejscowości ściągnąć jeszcze więcej, bo subwencja jest na dziecko, tak? A czym się różni ten projekt hali w Bistuszowej od projektu przedszkola? One startowały razem, a tutaj już dzisiaj oddajemy, a przedszkole nawet nie wystartowało. Nie, proszę pana, przedszkole, musi pan sobie pan wiedzieć jedną rzecz. Przedszkole, projekt hali sportowej jeszcze poprzednicy przygotowali, ale go nie złożyli. Poprzednia lata. Natomiast ja, pierwszą decyzją jaka była, były jeszcze środki finansowe w Ministerstwie Sportu, tak? Poprawiliśmy ten wniosek z panem Wojtanowskim, tak, bo tam różne poprawki poprowadzali, takie, które uważaliśmy, że powinny być wprowadzone i złożyliśmy jako pierwszy projekt do Ministerstwa Szczęścia Sportu za naszej kadencji, za tej rady i walczyliśmy o to, bo to, wiecie państwo, napisać projekt, tak, i złożyć go, żeby on sobie tam leżał gdzieś 180 na półce, to nie jest problem, tak? Trzeba było lobbować u posłów, u senatorów, w ministerstwach na takiej zasadzie, że to dzieciom jest potrzebne. Że tam w Bistuszowej też ta hala powinna powstać. I dostaliśmy środki finansowe, szanowni państwo, z Ministerstwa Sportu i powstało. Natomiast projekt przedszkola, to myśmy go zaczęli w ubiegłym roku na wiosnę, zleciliśmy przygotowanie. Mamy projekt przedszkola, gdyby nie podwyżki cen, pewnie pierwsze to byśmy realizowali. Ale kto wiedział, że cena stali i materiał budowlany zdrożeje? No, gdybyśmy to wiedzieli wcześniej... Państwo chcieli jakieś pytania? Już, ale to tylko kończę. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że takie ceny będą, tak, to też byśmy nic nie zrobili, abyśmy dostali z zewnątrz środków finansowych na dofinansowanie, szanowni państwo. Dostaliśmy, ale dostaliśmy w przetargu, takie ceny się nie dało tego zrealizować, ale nie odpuszczamy, robimy to dalej, bo wiem, że to centrum, jak tu zrobimy, oczywiście po zrobieniu tego centrum, szanowni państwo, przedsiębiorcy też z nami rozmawiali o drodze. Jak zrobimy centrum, to musimy to zrobić drogę o szerokości 6 metrów. Oni się zadeklarowali, kupując ten grunt, że odstąpią za darmo później, ile trzeba będzie jeszcze, tak?
i robimy na, od Boratyńskiego przez taką tutaj tą drogę Boratyński-Łyczków, tak, żeby był dojazd z dwóch stron, żeby można było w różne strony wyjeżdżać i robimy szeroką drogę sześciometrową, tak, to też zaplanowaliśmy. Rozumiem, że jest to na piśmie, że później było, że trzeba to było regulować. Nie, nie, proszę pana, wszystko jest na piśmie uzgodnione, bo to przedsiębiorcom zależy, żeby nośność drogi była wyższa, nie nam. Ona mnie zależy na tym, na, mogę tak powiedzieć. Powinno nam też zależeć, zależy mi, żeby im to udostępnić, tak? Ale dla mnie, jak się na Wąskiej zmieszczą, nie muszę inwestować, to nie muszę. Ale, ale wprost powiedzieli, czy przygotujemy tam wniosek na drogę. Tak, przygotujemy wniosek, tylko nie dzisiaj, proszę pana, bo ja też budowy różne prowadziłem w swoim życiu, tak? Bo dziś, jak zrobię nową drogę, to za chwilę z tego będzie sieczka. My skończmy te inwestycje i zróbmy porządną drogę, żeby sieczki z tego nie zrobili. I robimy to po kolei systematycznie. Proszę bardzo, państwo, jeszcze w temacie szkoły i dobre dzieci. Niech co pan zabierze głos. Proszę. W tych godzinach, kiedy zaczynają się lekcje szkolne. I też jest nam trochę, można powiedzieć, odbierany komfort do jazdy do szkoły, bo jak na przykład ja przez długi czas miałam autobus do szkoły na godzinę 11, autobus był o godzinie 7.30 jadący z Kowalowej. I ten komfort też nie jest zbyt wielki, ponieważ o tej godzinie dojeżdża naprawdę masa osób, bo ten autobus jest naprawdę od godziny 8.30 do 11.30 ten autobus musi dojechać do Tarnowa i z nimi masa osób, ten autobus jest wręcz przepełniony po tej godzinie i jednak komfort i naprawdę jakikolwiek zjazd do szkoły jest utrudniony, a mam znajomych z tym, którzy mieszkają dalej i mają dużo więcej tych autobusów, na przykład co godzinę czy pół, więc... Znaczy pomiędzy godziną 7.30 w tej chwili nie będzie do godziny tam chyba 11.00 żadnego autobusu. Byliście państwo spotkani z przedsiębiorcami, przewoźnikami? Nie byliśmy. Proszę państwa, ten problem to jest problem nie od dziś. Zaczęła się pandemia. Najpierw panowie w sobotę i w niedzielę obniżyli liczbę kursów, bo ludzie nie jeździli. Poprosiłem, żeby mi pokazali bilety, czy jeżdżą, czy nie jeżdżą. Nie jeżdżą. To jest prywatny przedsiębiorca. Wy państwo prowadzili prywatny biznes, tak? Zaraz powiem dalej, co dalej zrobiliśmy. Prywatny biznes, który się państwu nie opłaca. Musimy z własnej kieszeni dopłacać. Tak pan argumentuje to. No to proszę pana, to też byście państwo tego nie prowadzili, tak? Później przyszła pandemia, dopłacaliśmy do autobusów, dopłaciliśmy w sumie prawie 200 tysięcy złotych przewoźnikom, żeby w ogóle autobusy mogły jeździć, żeby nie trzeba było nawet biletów sprzedawać przez jakiś okres czasu, żeby jakby zagwarantować tym, co muszą jeździć do szkół, bo szkoły później też wycofali z prowadzenia, czyli ograniczyli, ale do sklepów, do ośrodków zdrowia, pielęgniarki, położne, utrzymaliśmy to, szanowni państwo, ale później zaczął się ten problem z tymi autobusami dalej i zrobiliśmy spotkania w dużych miejscowościach, w Ryglicach, Zalasowej i w Lubczy, z Mondelami, tak? Gdzie mieszkańcy zawarli układ z panem, jak układ, no zawarli porozumienie, tak? Na takiej zasadzie, że pan Mondel mówi tak, dobra, to jeżeli o 11 w nocy z Tamelu i skądś tam nie ma autobusu, tak? Nie ma jak dojechać, to ja autobus daję na 2 tygodnie czy miesiąc, daję później bilety z bileterki, jeżeli, bo państwo zagwarantowali, że będzie jeździło minimum 25 osób. Wiecie państwo ile jeździło? 4 do 6. Proszę państwa, i teraz dalej, poprzestawiał godziny, żebyście państwo wiedzieli. Tu jest pan Szczepan Braudzia, pan Braudzia, nie wiem czy też, pani też Braudzia. Poprzestawiali godziny, bo z Kowalowej jeszcze jeden, z Lubczy jeszcze jeden, dobra, dołożę. Jeszcze proponowaliśmy, żeby robił kółko z Zalasowej, żeby nie wracał z powrotem, tylko żeby przyjechał przez Zalasową, Lubczę i Kowalową, Joniny z powrotem od Tarnowa lub odwrotnie, jeden tak, drugi tak, żeby też równo wszyscy mieli w autobusie no, równy dojazd, tak? Proszę państwo, znowuż bilety przedstawili, że nie jeździ tyle osób. Myśmy zaproponowali panu firmie Mondel, przepraszam, że by zrezygnował z tej linii, bo znaleźliśmy pana przewoźnika, który powiedział tak, jeżeli pan Mondel zrezygnuje, to ja wchodzę i utrzymuję te linie, co przed pandemią tam firma tamta proponowała, tak? Proszę państwa, odpowiedź była jednoznaczna. Nie zrezygnujemy, tak? Tej firmy, która jeździ, a tamci powiedzieli, że my nie weźmiemy, jak oni nie zrezygnują. Pisze do wojewody, że w związku z tym, że wojewoda nadzoruje to całość pracy rządu w terenie, proszę o interwencję u prywatnego przedsiębiorcy, pisma są w urzędzie. Państwu prześlemy, pani przewodnicząca, to pani pokaże, tak? Proszę o wpłynięcie na przedsiębiorcę, ponieważ nie zrezygnuje, a drugiemu nie pozwoli jeździć. Nie ma wojewoda na to wpływu, pisze do marszałka, bo znowuż powiat uzgadnia przystanki, ten prywatny przedsiębiorca
uzgadnia zatrzymania na przystankach w powiecie i jeszcze w mieście, tak? Pisze do starostów, do marszałka. Marszałek też pisze, jest wolność wykonywania zawodów w Polsce i nie może nakazać Szczepanowi robić wyrobów z drewna, jak robi pan Szczepanowi przewodniczącemu rady, jak on zajmuje się ubezpieczeniami, tak? No nie może takich być rzeczy. Jest wolność wykonywania zawodów. Takie dostaliśmy odpowiedź, tak? W związku z tym prowadziłem z innymi przewoźnikami jeszcze rozmowy, szanowni państwo. I udało się jednego przewoźnika jakby ściągnąć przelotowo przez gminę, czyli Voyager rano przyjeżdża na godzinę 7 do Rybnic i jedzie aż do Krakowa, tak? I wraca o godzinie 16. Cały czas jesteśmy na takim etapie, że jeżeli zrezygnuje pan Mondel, jest firma, która wejdzie. Ale ja go zmusić nie mogę. Pan Mondel wykosił konkurencję i potem sam dyktuje... A przystanki go nie opłacają? Opłacają. No to podnieś ustawkę za przystanek. Nie mogę. To powiat. To jest powiat, u nas w Rybnicach płaci, ale tam są grosze, że to są ceny ustalone dla wszystkich, wie pan. To są ceny urzędowe. No dobrze, a jakby ten drugi przewoźnik przed Mondlem jechał 20 minut, czy wcześniej, i brał tej ludzi. Nikt mu nie ustał, nikt mu nie ustał, nie powiecie. Ale nie chodzi o młodzież. I proszę pana, jak on będzie jechał wcześniej, będzie mu brał ludzi, zrezygnuj, bo nie będzie. Ale tutaj chodzi o młodzież, bo tutaj... No, młodzież, czy nie kalkuluje się, niektóre gminy mają takie rozwiązane, że mają własny pojazd, myśmy to już wprowadzili. Musicie państwo sobie zdawać sprawę z tego, że był dojazd do Tuchowa i do Tarnowa z Rybnic, tak? To dowozimy dzieci do pola gimnazjalnej, do Rybnic, również do szkoły, do szkół podstawowej, jeździ wewnętrzny nasz pojazd, tak, który jedzie przez Zalasową, jedno kółko robi drugie robi odwrotnie, tak, i dowozi tych ludzi do Rybnic, z Rybnic przesiadka, albo do Tarnowa z Rybnic bezpośrednio, albo przez Tuchów, tak, do Tuchowa, żeby mieszkańcy... Ale niech pan poczeka. My wystąpiliśmy o dofinansowanie, te 4 zł bodajże do kilometra, nie pamiętam już ile, ale tam jest około 4 zł do kilometra, tak? Nie, 4 zł to jest całość, dopłacanych jest tam 80%. I wystąpiłem również do firmy transportowej, tej, która świadczy usługi na gminie, żeby też skorzystała z tego rozwiązania, bo rząd przedtem dał złotówkę, teraz dał dużo więcej, 3 razy tyle, tak? I pan, który przewozi, tylko warunek jest jeden. Państwo dało warunek, nie my. Że dają te pieniądze na te linie, które zostały zamknięte, nie te, które funkcjonują, tak? Takie warunki dało państwo. I ja zaproponowałem obydwu firmom, i wewnętrznej, i zewnętrznej, tak? Żeby szybko przyjechali do gminy, było 2 tygodnie czasu i żeby skorzystali z tego pomysłu, utrzymywali te kursy, które przed pandemią były, z tym, że był jeden warunek. Przesiadka na Niżnej, Zalasowej, Szynwałdzie, bo musieli się przesiąść do innego autobusu, bo nie może być poza gminą już to finansowane i jakby się nie przesiadł, to u nas też nie może być finansowane. Proszę państwa, to są tysiące problemów, tysiące różnych ustaw, tak? I zacznijmy państwo, co się okazuje, wewnętrzny przyjechał szybko pan przewoźnik, zrobiliśmy to, a tamto powiedział, że go to nie interesuje, on nie będzie żadnych przesiadek organizował i żadnej wypłaty nie chce. Rozumiecie państwo? To nie są problemy takie, że tak ad hoc można je rozwiązać. Po to robimy spotkania z mieszkańcami, żeby ewentualnie wynegocjować jakieś tam rozwiązanie. Ja nawet podzieliłem się rozmowy z przedsiębiorcami, gdzie pracują nasi mieszkańcy, tak? I rozmawiałem z trzema, i mówię, że słuchajcie chłopaki, z nami, tak? Weźcie, żeby pani, zmieńcie jej o 2 godziny nie, pracę, żeby pracowała nie do godziny 17, tylko do godziny 18:30, bo jest o 19 autobus. I zmieńcie to w 3-4 tych firmach i 4 osoby więcej będzie wtedy mogło sobie dojeżdżać, a zmienicie sobie u siebie godziny, bo i tak pracujecie od 5 rano w handlu do 21, tak? Proszę państwa, no, różne rzeczy, różne działania podejmujemy, ale czasami się człowiek zabija o ścianę. Chce to albo druga strona, nie chce tak ten przewoźnik, tak? A innego rozwiązania nie bardzo widzimy. No jedynie to, żeby ten zrezygnował i inny wchodzi i jeździ. Pan Tadeusz Prawnik jeszcze chciał zadać. Takie pytanie jest do starostwa. Bo to jest lepsze, bo same kwestie są wywołania w drodze przetargu, tak? Panie Tadeusz, jedną rzecz dodam tylko. Jedną rzecz tylko dodam. Zgodnie z ustawą, to starostwo powiatowe powinno zorganizować wraz ze wszystkimi gminami transport społeczny, jeżeli chcieli, to pan mówił, kupić autobus. Ale starostwo to koordynuje. Starostwo to koordynuje. Tu jest problem taki, że po prostu żaden przewoźnik prywatny nie będzie dokładał do interesu, tak jak to robił kiedyś PKS państwowy, nie?
jak ktoś prowadzi interes, to po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby dokładać. No tak, autobusem jeździ 5 osób, bo większość ma samochody, no to trudno przedsiębiorcę zmusić do tego, żeby on częściej jeździł i woził po jednej osobie, nie? Autobusem, który mieści 30 parę osób, czy 50. Więc to jedyne rozwiązanie to by było takie, żeby ewentualnie po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, jak będzie przetarg jakiś kolejny, żeby przedsiębiorca miał przynajmniej 50% busów, małych pojazdów, a nie autobusów. Ale teraz żeby... to tak mają. A czasami to tak mają, że czasy są takie, że... Ale model nie ma, no przecież braliśmy udział w tym spowodzie, nie jest w stanie zapewnić po prostu tutaj transport tymi busikami na rynku. Ma duże autobusy, no i musiałby zmienić jakąś strukturę, no, ale to jest jego sprawa, no, to my do tego nie zmusimy. No, to jest jedyne wyjście, dopóki państwo nie wejdzie w tą działkę po prostu przewozu, a nie zanosi się na to, jak się to będzie cofało, tak? Nie zanosi się, żeby weszło, pomimo że programy jakie są, są takie programy, które trudno spełnić, na przykład gmina Rybnice nie spełniała po prostu tych warunków do tych dopłat, ponieważ nie uruchamialiśmy nowych kursów. Tam dopłaty były dla całkiem nowe linie jakieś. A linia Tarnów Rybnice czy Kołalowe Tarnów po prostu no, istnieje, więc no, nie spełnialiśmy tych warunków, żeby państwo dopłacało. No więc tu, moim zdaniem tylko te busy po prostu, jeżeli będzie przedsiębiorca, który będzie miał busy, będzie jeździły busy, będą jeździć busy, powiedzmy tam kilkuosobowe, a nie autobusy duże. No dobrze, no ale... A ta opłacalność mu się poprawi po prostu, może będzie... No bo to musi być opłacalność, nikt nie będzie... Jeden, czy dwa, nikt nie będzie dokładał do interesu, wiadomo, to jasne. Szanowni Państwo, ale my też nie zakupujemy duszek o wiele. Mieliśmy spotkanie ostatnio z IDU Tarnowskiego, to jest taki zintegrowany program do pozyskania środków unijnych, gdzie wszystkie samorządy powiatu Tarnowskiego, Dąbrowa i Tarnów, tak? Zjednoczymy się, żebyśmy mogli pozyskać w ręcach 200 milionów złotych na inwestycje, oprócz tych inwestycji programów celowych do gmin, do których się możemy starać indywidualnie, żeby zrobić centralne rozwiązania, że tak powiem, jedno, dwa, trzy, tam mamy wskazane w których dziedzinach, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom. I pierwszy punkt, pierwszy punkt jest taki, że prezydent Tarnowa kiedyś sprzedał dworzec PKS. A teraz chce budować dworzec PKS, bo ma jakieś miejsce tam obok Owintaru, chce budować dworzec PKS i chce, bo starostwo też uczestniczy w tym ZID-zie, żebyśmy wspólnie zbudowali właśnie tą sieć, ale miasto Tarnów, starostwo powiatowe i wszystkie samorządy powiatu tarnowskiego, żebyśmy właśnie my świadczyli te usługi, a operatorem tego będzie starostwo powiatowe. I taki pomysł jest zapisany, ale to też jest pomysł 2022-2027. Nie wiem, w którym momencie dostaniemy pieniądze finansowe, na to finansowe i w którym momencie, ja panią rozumiem, w 100%, tak? Dziewczyna się załamała. I kiedy to zrealizujemy? No w tej chwili to tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Staramy się, pozyskaliśmy jednego dodatkowego przewoźnika. Być może się uda w przyszłym roku jeszcze połączyć z Tarnowem, z Lisią Górą i z Pleśną, ponieważ oni mają nowego operatora teraz i też prowadzimy rozmowy, żeby on wszedł i jeździł wcześniej, właśnie tak pan mówi, żeby tą prewencję eliminować. Panie burmistrzu, a na przykład jakby gmina kupiła 4 busy, tak mówię, 4 busy, 4 kierowców by zatrudniła, oni mają pracę, gmina na tym zarabia, jeździ, bilety sprzedaje, bo nie można tak? Szanowni, można, no. Tylko przy 4 osobach, bo ja prowadziłem firmę przez 35 lat. Tam 5 busów kupić, nie? I wie pan, zatrudnienie, tak pan mówi, w takim systemie, no. Jak pan mówi, to się nie da tego tak zrobić, bo za chwilę sprzęty się zaczną, zepsuje się sprzęt. Trzeba go naprawić, no możemy na zewnątrz zlecać. Jeżeli jest 4 kierowców, będą jeździć, proszę pana, to już jest 8, bo muszą jeździć na 2 zmiany. Bo znowuż przepis panu mówi, że kierowca nie może jeździć więcej niż tak. Za chwilę pan ma 26 dni urlopów, tak? Trzeba kimś zastąpić. No to jest następne, czyli chcąc 4 kierowców zatrudnić, musi mieć 8 kierowców, no najniższa jest 3800 dzisiaj brutto. Przeliczcie sobie państwo razy 12 osoby, razy ten, to budżet, to budżet tego gminy nie wyczerpał. Ale skończę, jeszcze skończę dyskusję, będzie, dobra? Ostatnie zdanie, bo tak rzucamy. Szanowni Państwo, dwie rzeczy jeszcze tylko powiem i tyle. Z mojej strony będę odpowiadał na pytania. Proszę Państwa, rozstrzygnęliśmy konkurs na dyrektorów szkoły podstawowej w Rybnicach i na konkurs na dyrektora przedszkola, ponieważ kuratorium nie wyraziło zgody na przedstawienie pani Kamil przedłużyć jeszcze na rok, niestety nie zgodziło się kuratorium.
i dyrektorem szkoły podstawowej została pani Agata Sus, dotychczasowa pani dyrektor, natomiast dyrektorem przedszkola została pani Małgorzata, tak? Siwek, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, szanowni państwo, też kontrowersyjne rzeczy, ale tych ja się nie boję o niczym z państwem rozmawiać. Walczyliśmy, szanowni państwo, od początku roku o ceny wody i ścieków, ponieważ na Wody Polskie cały czas naciskały na nas, że mamy podnieść ceny, bo są za niskie. Tak? W związku z tym, szanowni państwo, Pleśna jest w sądzie w tej chwili, gmina Pleśna, bo się nie dogadali. My mamy jednego operatora, to jest do Rzeczy Białej, Zalasowa to jest Tarnów, tak? Ustaliliśmy sprawę w sądzie z Wodami Polskimi, bo im nie ustalili taryf. Proszę, my taryfy mamy ustalone, 2 grosze mniej będzie na wodzie, to nie jest dużo, symbolicznie, ale te taryfy są na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku przez 2 lata. Czyli nie będzie podwyżek taryf ścieków i wody i również w tej chwili pracujemy nad śmieciami. Nad śmieciami jest problem, ponieważ ta spółka, która wygrała u nas teraz RW Service, no po prostu masakrycznie prowadzi odbiór tych śmieci. Mamy bardzo dużo od państwa no, takich jakby skarg, że nie odbierają terminowo, nie dojeżdżają. Ja rozumiem w zimie, tak? Wiecie państwo, jak jest w zimie gdzieś rozmoknięta droga i przyjedzie samochód i ma tą drogę jeszcze zepsuć państwu, to lepiej, żeby to zgromadzić coś w pomieszczeniu gospodarczym i na wiosnę wywieźć, tak? Jednorazowo. Ja bym tak zrobił na przykład, nie? Jak już wiem, że jest daleko, przyjadą do mnie i drogi za chwilę nie będę miał, tak? Ale od tego roku, już od miesiąca czerwca nakładam kary. Koniec, skończyły się żarty. W tamtym roku jakoś sobie jeszcze radzili, nakładałem kary, teraz nakładam kary, tak? I szanowni państwo, będziemy mieli przetarg teraz na śmieci i zastanawiamy się, jeżeli przetarg wyjdzie wyżej niż, mamy w tej chwili 20 zł, jak ktoś nie ma kompostownika, 18 jak ktoś ma kompostownik, to jest jedna z najniższych cen w powiecie, żeby się państwo mieli świadomość. Jeżeli się nie uda uzyskać cen w przetargu takich jak są, to będziemy powoływać spółkę, tak? I ta spółka będzie odbierać od naszych mieszkańców śmieci segregowane, tak? Żeby obniżyć koszty wywozu tych śmieci, żeby śmieci nie poszły do góry. To jest tyle z mojej strony. Macie państwo pytania, pytajcie o tak, ja mam chodzić do Piaskowskiego, bo tam jest... Momencik jeszcze, sekundkę. Czy mamy się w porządku? Dobrze. Jeszcze wystąpienie pana radnego powiatowego i potem pytanie. Pan się streści. Dzień dobry państwu. Dziękuję pani przewodniczącej za zaproszenie. Bardzo miło się z państwem spotkać. Myślę, że te wszystkie aspekty, które tutaj są poruszane, to dla mnie nie jest nic obcym, ponieważ jak państwo, kto mnie zna, to wie dobrze, że siedzę tutaj trochę w tej sferze polityczno-gospodarczej 30 ponad lat. Także do paru i większości rzeczy bym się mógł stosunkować, co było w przeszłości, co jest teraz w większości. Dam tylko mam taki państwu przykład, taki epizod z pierwszej sesji, kiedy pierwsza Rada Demokratyczna została wybrana. Niekiedy wydawałem to przykład. Tam siedzi pani Irenka Wójcik, była niegdyś działaczka, wielkim szacunkiem dla tej pani. Tutaj siedzi już pan radny Marian Adamus, lepiej żyjący dzisiaj, bo nie, został radnym. I w pewnym momencie w wolnych wnioskach pani Irenka się pyta tak. Ja mam pytanie do radnej z Rybic. Coście zrobili w sprawie budowy szkoły w Rybicach? A wiecie, pan Adamus był pierwszy raz radny wtedy dopiero, nie? I zerwał się mi tak, pani Irenko. Ja mam maliny w domu. Jak wejdę w te maliny, to wiem, jak się czuję. Mówię, pani maliny wyprowadza. Co pani robiła 30 lat, jak pani była radna? To taki jedyny wyglądający przykład. I tutaj wiecie, drodzy państwo, tak patrząc z przestrzeni tych lat, niektóre kadencje po prostu były przespane tutaj w tej gminie. Ja tak, czy byłem radnym, czy nie byłem radnym, zawsze obserwowałem te rynki i różnie, co się dzieje. Teraz przez ostatnie przestrzeni tych 20 lat w dobie elektroniki macie państwo wszyscy podgląd, możecie wszystko prześledzić wstecz, do przodu. A co do poprzednią kadencję, tak niekiedyś porównywałem na przykład gminę Szerzyny i Rybnice, no nie? I widziałem, jaki to był zastrzyk też samo, bo był zastrzyk, musicie to państwo powiedzieć, w pewnych sferach w ogóle. Dlatego dzisiaj mamy takie problemy, jakie mamy. I drodzy państwo, i obserwowałem, no nie? Jakie wnioski, gdzie są realizowane, co się dzieje, no nie? Tak jest. I dzisiaj na przykład jestem w takiej sytuacji, pracuję w tej gminie Szerzyny i widzę, jak się to niegdyś działo, jak się teraz to dzieje. Tu jeżeli chodzi o te wnioski, jeżeli chodzi o Wody Polskie, przed gminą Rybnice nie występuje z wnioska.
wnioskami. Występuje, że mamy wody tylko przez dorzecze białe. Proszę Państwa, żeby uporządkować. Gmina Rybice występuje przez dorzecze białe, natomiast my jesteśmy operatorem, ponieważ kupujemy wodę od Krzyszowa dla zalasowej. To jest inna część. Inna część, ale my też musimy uzgodnić cen wód właśnie na ten teren z Wodami Polskimi. I my jesteśmy operatorem, tak jak jest dla nas operatorem dorzecze białe na tą część. No tylko, że ja teraz pełnią funkcję dyrektora zakładu komunalnego w Szczecinach, akurat mamy wody pod nami, kanalizacje pod nami, wszystkie te wnioski na przykład do Wód Polskich robiłem, analizowałem, nieraz byłem w Rzeszowie, żeby to wszystko dopiąć. Nie wiem jak to wygląda. Są problemy, trzeba jeździć załatwiać. Jeżeli chodzi o śmieci, drodzy Państwo, myśmy wprowadzili w Szczecinach w tamtym roku takiej sytuacji, że mieliśmy 100 zł taniej za tonę. Wyobraźcie sobie Państwo ceny śmieci na ten rok. No to jest element w skali chyba krajowej, bo nie było nigdy takiej sytuacji, żeby odbiorca po przetargu o 100 zł miał niższą stawkę. A w tym roku ja się wszyscy popotoczył w teatrach wygłoszony, będziemy widzieć. Ale to już po prostu nie są moje tematy, to są tematy gminne. Ja teraz przechodzę do tematów powiatowych. Także chciałbym tylko, tak Pani Krysia odpowiedziała w skrócie, powiem tak szczerze, że jeżeli chodzi o tutaj współpracę z Panią Przewodniczącą, z radnymi, nie mam problemu żadnego. Kiedy są jakieś komunikaty, czy to staramy się to zrealizować, zapobiegnąć. Odniosę się tylko może do aspektu dotyczących Rybic. To tak, jeżeli widzicie Państwo, ciągle są poprawy dróg, czy to jest emulsiowanie, czy poprawy poboczy, czy wycinka drzew na poboczach. Jest, z tą wycinką jest to niesamowity problem, ponieważ, drodzy Państwo, jest tak, że drzewo rośnie na prywatnej posesji, gałęzie wystają na połowę pasa drogowego. Tworzą się przecież, drodzy Państwo, gdzie tunele nad drogami. No to jest, ostatnio wystąpiłem o wycinkę wierzby nawet w Kowalowej, tam koło przystanku, co był remontowany, ponieważ przez tyle lat ta wierzba przeskazała. Ostatnio było przecież w tamtym tygodniu kierowca ciężarowym samochodem urwał całą jedną odnogę tej wierzby. No i jest teraz wniosek złożony, myślę, że to będzie realizowane. Ale powracając do Rybic dalej, to tak. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, Pani Przewodnicząca cudownie wnioskowała jeszcze Pan Marek Zoi niegdyś o zalegalizowanie tego przystanku od strony Jonin tam na Podkarpackiej i jest to teraz na etapie podziału tej działki, ponieważ ci Państwo wyrazili zgodę, że przekazał tym powiatowi i chcemy to tam dokończyć. Walczymy, drodzy Państwo, o wykonanie tej ulicy 11 listopada tutaj na Pana Wojtka, ponieważ ten odcinek drogi był ujęty w protokole skutków powodziowych. W ostatnim roku wyszła taka sytuacja, że tylko dopuszczone zostały drogi z ostatnich 2 lat. W związku z tym ten projekt wypadł. I mamy obiecane od Pana Starosty, że ten odcinek drogi będzie wykonany jeszcze w tym roku z własnych środków. Myślę, że dojdzie do tej realizacji. Jak wiecie, drodzy Państwo, tutaj w tej przestrzeni, bo praktycznie 2 lata myśmy się tutaj nie spotkali, została wyremontowana tutaj kapliczka. Jak się skręca w stronę Rybic, myślę, że ładnie teraz wygląda. Został tutaj wyremontowany ten most tutaj na Szwedce, też powiat przez nas ponad 120 tysięcy. Był to robiony w 19 roku jeszcze ten remont. I wszelkie inne inwestycje, które w gminie zostały wykonane, drodzy Państwo, to przez ostatnie 2 lata jest to granica wkład 7 milionów złotych przekazał powiat na wszystkie inwestycje. Takie większe to było osobisko zalasowej, most zróbczy, są to, wiecie, drodzy Państwo, kwoty, które no, w przestrzeni poprzednich lat nigdy nie wyrealizowane. I myślę, że jak dobrze pójdzie, to będzie też wykonana ta część nakładki przy wojsku piłkarskim tu w stronę Rybic Bionika. Takie są zamiary i takie są zamieszenia. Co do realizacji chodników, drodzy Państwo, jak co roku powiat zawsze przekazuje pewne środki na realizację. Są to wiadomo, nie są to duże kwoty, ale zawsze to jest jakaś pomoc dla gmin. W tym roku bodajże to tam było 148 tysięcy, mogę się powiedzieć od roku z groszami. I jest to na takiej zasadzie, że gmina zawsze występuje z wnioskiem. Rada powiatu podejmuje decyzję, daje termin realizacji tego zadania, co Pan Burmistrz mówił. I na takiej zasadzie o ogólnej współpracy, porozumienia, te chodniki są wykonywane. Jeżeli chodzi o te projekty, no jest to trudność, bo siedziałem nieraz w tym temacie, wiem jak to wygląda. Projektant, jakaś firma wygrywa projekt, rozumiecie Państwo. I jest na takiej zasadzie, że coś wychodzi w międzyczasie, no to zwraca się do gminy, wiadomo, o przedłużenie, czy o zwiększenie środków, ale oni jako tako, nic nie, drodzy Państwo, jakby powiedzieli, że są się w tym temacie i nie pojadą, żeby dopchnąć do przodu.
I to są właśnie konsekwencje tego, że tak, wartość kosztorysowa wzrasta, termin przedłuża się, a gmina ponosi konsekwencje. Drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące działalności powiatu, mojej osoby jako radnego, proszę bardzo. Odpowiem. Ja sobie udzielę głosu. Ja mam tu kilka pytań do pana radnego. Pierwsza rzecz, osuwisko podkarpackie. Obiecane miałam, że te przełomy, które tam są, zostaną wyremontowane, nadal są. Druga rzecz, przystanek Janiny. Tylko tą przeoczyłam. Trzecia rzecz, kapliczka, figura. Palce, nie wiem, są już od świętego Jana oddane, czy nie. Zrobiliście remont bardzo ładnej kapliczki, ale figura jeszcze była obiecana. Napisałem interpelację. Bardzo dobrze. Następna rzecz, światła na ulicy, no, Zalasowej, to jest, nie wiem, jaka ulica, jedyne światła w gminie. Tutaj mieszkańcy mi mówili o tym, żeby je synchronizować. Bardzo długo się na tych światłach czeka, zanim się przełączą. I no właśnie. I kolejna rzecz, znak na rynku w Rybnicach koniecznie musi się pojawić. Nie wiem, jak ten znak by miał być zatytułowany, ale bardzo często tiry zapędzają się na ulicę Księdza Jakuba Wyrwy. Jadą w ulicę Księdza Jakuba Wyrwy, dojeżdżają do mostu wręcz na granicy Rybnice Joniny. Jest katastrofa, nie mają jak wrócić. Musi tu być jakaś informacja, że... Do 3,5 tony wnioskowaliśmy o to też. Że ulica Księdza Jakuba Wyrwy nie jest dla tirów. Tam już nie jedno auto osie połamało. Ale to wynika z tego, że często kierowcy jeżdżą na GPS-a. I no ale GPS kieruje, to nie przekręcimy wszystko. Zakaz wjazdu. To wyżej 3,5 to zawsze GPS-a piszą, że będzie 3,5 tony, to nie będzie kierowało tirów. A musi być zgłoszony do tego. No ale coś w tym trzeba zrobić. I to jest droga powiatowa i my na pewno... No właśnie, że całą tą otoczkę prawną do tego. Dziękuję. Jeżeli chodzi o to osuwiska, bo pana Moroga, jak pamiętam o tym, tak. No nie. Ja jestem tak dogadany w powiecie, że jeżeli będzie wykonywana ta nakładka na przykład w Joninach przy Wojsku Piłkarskim, to jakieś wtedy poprawę. To ponieważ, szanowni Państwo, koszt ściągnięcia dzisiaj na taki kawałek sprzętu, to jest droższy niż wykonanie tej usługi. I pani przewodnicząca wie o tym, żebyśmy nie raz rozmawiali. Myślę, że no, bo wiecie Państwo, no akurat tak się zdarzyło w tym roku, że położyliśmy nakładek w gminie 2700 metrów bieżących o różnej tam szerokości, no ale akurat w Rybnicach nie robiliśmy tych nakładek, bo najbliżej tutaj co była robiona, no to była na drodze Kowalonej lub Czarobione nakładka, no i w Zalasowej na Tuchów. Dlatego przedłużenie tego szczętu, bo tam też jeszcze inną drogę w innej miejscowości bardzo. I też właśnie jest to, żeby gdzieś w pobliżu robić, to wtedy, drodzy Państwo, nie ma problemu, mi się według się układamy. Sprawa druga, no jak przystanek już mówiłem, temat był ruszony. Znak, no to tutaj, jeżeli myślę, bo droga Księdza Wyrwy jest drogą gminną. Ale z tym skłonem to musi być 15 metrów przed wstrętem. No, to myślę, że tutaj, ale to będzie musiała gmina wystąpić chyba o ten znak. Ale nie, no bo 15 metrów przed skrętem musi być znak minimum, żeby jest miejscowy, że nie ma skrętów w lewo. Nie jazdy na wprost albo skrętów w lewo. No ale skrętów w lewo nie możemy z takiego znaku. Do 3,5 tony możecie. No ale 3,5 tony może być tak się powiem. Ale to pisze, że skręt w lewo, czy... No nie, muszę rozdawać to, powiem, no, jak to nie wiecie prawie, proszę Państwa, bo zakaz skrętu, a... To są takie informacyjne znaki zakazu, ja no, to są dwie różne rzeczy, to jest żaden problem. Co jeszcze? Figura, remont figury. A, to ten remont figury, drodzy Państwo, w związku z tym, że była remontowana tutaj w Rybnicach w tamtym roku przez szkole ta figurka, napisałem interpelację i mamy to robić, tylko, drodzy Państwo, no, nie można tak robić, żeby w jednej gminie roku robić, a inne gminy się opominają i mam zobowiązanie starosty, mamy przez ta interpelację, bo myślę, że do 2020 roku będzie temat. A światła zalasowe, drodzy Państwo, to niegdyś była synchronizacja świateł, no i znowu mieszkańcy wszyscy się upominali, ponieważ, drodzy Państwo, w takiej pogodzie jak dzisiaj mamy jeszcze większy problem. No wiecie jak jest, jest zamglone i czasami była taka sytuacja, że kierowcy stali na przykład od której strony 10 minut czy ile, światła się nie zmieniły, no bo w związku z nadawaniem sygnału był problem. Dlatego prosiliśmy na normalne czasowe przełączanie światła. I tutaj, jeżeli na przykład ktoś mówi, że ktoś gdzieś długo czeka, to musimy być w błąd techniczny. No drodzy Państwo, ja tam mieszkam, przecież vis-a-vis widzę, ja tam nie widzę, że to jest to. Bo takie przypadki losowe są, bo jeżeli na przykład coś się tylko zepsuje, to ja od razu dzwonię i zaraz firma przyjeżdża, bo powiat tarnowski i zarząd powiatowy ma podpisane umowy z firmą, która utrzymuje to i nie ma problemu. Interwencje są bardzo szybko. Także myślę, jeżeli by tutaj, panie Wojtku, jakieś kiedyś była taka uwaga do przyświata, to przyjmę pan do mnie numer telefonu, obojętnie kiedy zadzwonić.
kogoś nie. No to ja tyle. Dziękuję bardzo. Ja szerokie pytanie mam, ja jeszcze czasowne, ale chodzi mi o to skrzyżowanie tutaj, jadąc od tak do Was, do Stawu na Jeliny. Nie mogę tego zrozumieć, tam jest ograniczony ten pas tymi takimi... Ze względu na przejście dla pieszych. Ale ze względu na... Na przejście dla pieszych. I odległość trzeba było zachować. Odległość od przejścia dla pieszych, od skrzyżowania. A nie da się, nie wiem, bo akurat jakoś nie kojarzę, w którym miejscu to przejście dokładnie jest. Nie da się... Bo mówię, no... Wszędzie się staramy robić tak, żeby te skrzyżowania były... Duże i bezpieczne. To skrzyżowanie nie jest bezpieczne w tym momencie. I pytanie, czy nie lepiej przesunąć przejścia dla pieszych i zostawić to skrzyżowanie takie rzeczywiście, jak powinno być. Trzeba narobić chodnika, bo stronę. No bo to mówię, no takie trochę dziwne. Bo ja na znowu coś ciągnie na czerwonym. No, bo to znowu ktoś, wiem, że jest przesunięty w tym momencie, ale tam rzeczywiście... Ja jest ściągnięty znowu. I tam troszeczkę jest rzeczywiście szkoda, szkoda po prostu tego skrzyżowania. A bezpiecznie by było, nie wiem, no jakby się tam troszeczkę... Wie pan, no wszystko jest regulowane pewnymi przepisami. I tutaj powiat, żeby to przejście zlokalizować, musiał zrobić nagle kawałek sektywistyczny, żeby zachować metra. To tak, czyli to jest no. Tak ograniczenie, rozumiem, skrzyżowania. Tak, tak. Ale to jest to, bo ja o linii, bo pan mówi, że niebezpieczne. No ja uważam, że, bo też nie jestem codziennie w to znaczy, powiem panu, nie wiem, że nie, może niebezpieczne, no. Ale czasem jest tak, że jak pojazdy jadą, powiedzmy, od Joni. Jeden chce skręcić w prawo, drugi chce skręcić w lewo. W momencie, kiedybyśmy to skrzyżowanie mieli takie, jakie było, te pojazdy ustawiają się jeden z prawej, drugi z lewej i mamy uproszczony ruch. Ruch jest płynny, a w tym momencie to każdy musi w tej kolejce czekać. I tam jeszcze jest most. Wie pan, największy problem jest, jak od tak ja to ciężarowe samochody. No, i to jest jeśli chodzi o przejście, to co? Jakież jest problem? Jaki też koszt przesunięcia 2 metry chodnika? Po prostu dorobić. No jedno, no całe projekty, które nam się dalej jest skrzyżowanie z wyjazdem z łyczki. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Nie, panie patrzymy na koszt. Jeszcze nie można daleko. Ja dam taki przykład, ponieważ była możliwość przez powiat przebudowy trzech przejść w całym powiecie, no nie taki projekt wojewoda. Puścił, ja wciągnąłem ten projekt przejście zalasowej, tam ja się nagłosiłem, do ulicy Kościelnej. I co się okazało? Projekt interesuje pięknie ładnie, tylko musimy teraz to przejście przesunąć 30 metrów. Ponieważ ktoś kiedyś zrobił przejście, wiecie, no widzi mi się i okazuje się, że parametry nie zostały spełnione i mało. I przecież tam tyle wypadków było na tym przejściu, bo drodzy Państwo, jak ktoś nie zachował prędkości ochrony luksy, wchodził w zakręt, przejście było nieoświetlone, zwłaszcza wieczorami. I nagle ktoś jak się gdzieś tam pojawiał, hamulec i wszyscy szli w ten budynek, co tam w ten podczas apteka była. No i jest to teraz ma być zrealizowane, ale wiem ile procedur to przejście, ponieważ powiem wam szczerze, że nawet zarząd dróg powiatowych w pewnej sercach się do mnie zwrócił, co po moment to realizować, żeby wiecie, doszło do wykonania tego projektu. Bo wiecie, aby się człowiek za przeproszeniem nie ruszył, nie pojechał, to byśmy czekali rok czy dwa projekty przeprowadzać. I są takie problemy, tak to państwo macie. Bo pan na razie zupełnie się bierze na tej krzyżówce i widzę, no tylko największy problem jest właśnie z tymi krajami strony Joni. Ale tutaj no, nie dopuściły parametry odległości, no musieli tak zrobić jak robić. Przeprojektowali to, bo co 50 metrów zostało chodnika dalej i tak. Tak, tak, tak. Wiecie, no kolny zakręty, no i to nie jest prosty na prostej drodze. Bo to był prosty ciąg, to by nie było problemu, a tam jest zakręt. No jest, jest. I wiecie, my od strony tak chłopskiej, można powiedzieć, gospodarczej, nie zrobiliśmy tak, by było, no ale przepisy są i koniec. Pewnie zacznie ani powiat, ani gmina, nie przeskoczy, a to się wszystko, wiecie, przenosi później na nasze spostrzeżenia, na nasz grunt i na nasze użytkowanie. Niestety taka jest prawda. Dziękuję się. Proszę bardzo. Panie Jezio. W temacie takim wyszedł na sesję odnośnie autobusów. To bym powiedział tak, trzeba podzielić sprawę na dwie rzeczy. Dowóz pracowników i dowóz uczniów do szkół. Problem jest większy z uczniami niż z pracownikami, bo wydaje mi się, że tych uczniów do szkół jeździ bardzo dużo. Bardzo dobrze została rozwiązana sprawa dowozu do szkoły, do Ryglic. Nie wiem, czy autobus jeździ z Ołpień, czy jeździ ze Szerzyn, ale jedzie autobus o 7:30 rano z tamtej strony do naszej szkoły tutaj. O godzinie 15 autobus odjeżdża, lekcje są tak uzgodnione, że młodzież, nie wiem czy jest tam na świetlicy, czy w jaki sposób. Gro uczniów dojeżdża do szkoły do Tarnowa.
Też można było w jakiś sposób uzgodnić lekcje z dyrektorami szkół, żeby skorygować te sprawy, żeby uczniowie na przykład nie mieli rozpoczęcia lekcji, tak jak tutaj pani mówi, o godzinie 11, tylko o godzinie powiedzmy 8 rano, bo to jest sprawa dość istotna. Jak dziecko ma o 7 autobus, a lekcje rozpoczyna o godzinie 11. Kilka takich przypadków też już oprócz tego, które pani zgłaszała, wiem, że są właśnie i wydaje mi się, że to jest sprawa do uzgodnienia. Ewentualnie, jeżeli przedsiębiorca nie wyraża zgody, to w jakiś sposób zrobić autobusy szkolne, które z naszej gminy będą dowoziły młodzież do Tarnowa do szkół i tutaj będzie problem rozwiązany, tak jak mówię, z podziałem tego na pracowników i na młodzież szkolną. Kolejny temat, o który chciałem zapytać, to jest sprawa tak zwanego projektu Słoneczna Małopolska, czyli kolektory słoneczne, który zaczął się chyba w 2015-2016 roku, gdzie nawet opłacali na projektowanie. Dzisiaj jesteśmy na etapie, że coś ma być robione. Płaciłem pieniądze bodajże w styczniu czy w lutym. Do dzisiaj firma odnośnie kolektorów słonecznych, nie mówię o fotowoltaice, tylko o ogrzewaniu ciepłej wody, nie przystąpiła do realizacji i nie wiem, czy się doczekam tej realizacji. Dziękuję. Państwa, fotowoltaika to był rok 2015-16, gdzie poprzednia rada jeszcze uchwaliła, że wchodzi w ten projekt. To projekt bardzo dobry z uwagi na to, że on dawał możliwości dofinansowania mieszkańcom do montaży paneli słonecznych na wodę, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła. Z tym, że to, co już mówiliśmy przed chwilą na początku spotkania, że wszystko jest proste, fajne, szybko pójdzie, jutro to zrobią, czy za tydzień, czy za miesiąc, nie ma problemu. Nie, proszę Państwa. Są przepisy takie, że ja jak przyszedłem, to już ten projekt troszeczkę zmodyfikowali, bo tam VAT był kwalifikowany 23%, tylko przerzucili na 7, żeby mniej mieszkańcy mogli zapłacić na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, to skomplikowana rzecz. To się udało wprowadzić na korzyść mieszkańców. Natomiast, Szanowni Państwo, to jest przetarg, gdzie jest tam kilkanaście samorządów. Jest nas kilkanaście. I to, tam kwota jest ponad 100 milionów złotych. Ale firma już wygrała przetarg, tylko nie zrealizował. Ale nie, Panie Andrzeju, to nie jest tak prosto. Przetarg został rozstrzygnięty, wystartowało 5 firm. I 5 firm jak wystartowało, przetarg wartości ileś milionów złotych, ponad 100, tak? To teraz te firmy, które startowały w przetargu, tak jak u nas, też się odwołują. Odwołały się do sądu, że niepotrzebnie wygrała ta pierwsza, bo druga spełniała warunki, a pierwsza nie. I zarzucają co nawzajem, że tamci nie mieli dobrze wyceny zrobione, ci mają lepiej, tamci nie ujęli tego, ci ujęli to i poszło aż do arbitrażu do Warszawy. W arbitrażu arbitraż wskazał. Ale dzisiaj na etapie realizacji, nie zrealizować, Panie Andrzeju, niech pan poczeka chwilę, bo to nie jest my za to nie odpowiadamy. Ja wiem. Arbitraż w Warszawie przez 2 lata wskazał tak. Wygrała pierwsza, to arbitraż pierwszy wskazał. Nie, trzecia ma robić. Odwołała się pierwsza. Wskazał, druga ma robić, tak? I to wszystko trwało. I zakończyliśmy, Szanowni Państwo, wszystkie sprawy w arbitrażu zostały zakończone dopiero w tym roku, sądowe sprawy, gdzie firmy się sądziły między sobą, w tym roku na wiosnę. Co się dzieje na rynku, gdyż już przerabiali? Zdrożało wszystko ileś tam razy. Firma zwróciła się, żeby mu pozwolić zamienniki na takich samych, o takich samych parametrach zastosować, ponieważ nie jest w stanie tego zrealizować. No i oczywiście teraz jest bój, znowuż druga firma, jedna drugą podała o zamienniki, czy dobre, czy złe. My walczymy o to, żeby to było realizowane jak najszybciej. Jest już ponad 20 kilka fotowoltaicznych tych ferm, jak to mówię, instalacji zamontowanych. Jesteśmy, jako gmina, jesteśmy jedni z pierwszych, przygotowani się, mamy pełną dokumentację. Są gminy, które jeszcze nie ruszyły z dokumentacją. U nas są już zrobione, 20 ponad jest wykonanych. Jesteśmy na etapie tych wstępnych analiz, tam przychodzi osoba, patrzy, bo się okazuje, że ktoś, kto się zgłosił, zapłacił te 180 zł kiedyś tam 5 lat temu. Okazuje się tak, że w tej chwili on nie ma tyle na dachu miejsca, chce na ziemi zrobić. Nie może tego zrobić, bo to już projekt mu tego zabrać. To jest cały ciąg zdarzeń, o których nie chcę tu opowiadać, ale projekt realizujemy i
te osoby, które rezygnują, są osoby zaale podobne i próbujemy to, że tak powiem, dograć do końca, żeby do końca tego roku oddać te instalacje, bo 1 stycznia się zmienia rozliczenie, znowuż, bo rząd zmienia ustawę i znowuż wszystko się przekręci. A szanowni Państwo, kto mógł wiedzieć tyle lat temu, że to w takim miejscu będziemy dzisiaj po 8 czy 7 lat? Trzeba mówić od początku o wszystkim, bo powiedzenie tylko, że dlaczego nie zakładają, ja wziąłem dwóch rolników z lub mieszkańców z Lubczy. Bo dali mi wykład, proszę Państwa, też na spotkaniu, godzinny wykład, jak to powinno być. Czyli powinno być tak, firma wygrywa przetarg, ma tam napisane rok czasu, tak? Ma zrealizować, oddać, przygotować, zakończyć, nie? Ja mówię, dobra, to jedź ze mną, tak? Pojechałem na spotkanie z nimi, oby Paweł Kumienga radny. I mówię, teraz zabierze głos pan Paweł Kumienga radny i da wykład, jak to powinno wyglądać. No dał wykład, tak? Proszę Państwa. To jest abstrakcja, to co my chcemy zrobić, a to co oni nie wiedzą do tych przepisy, tak? My posłuchali, mówią, panie, ale tego się nie da, bo tu jest tak, tu go odwołali, no to Państwu wszystko mówiłem. No na końcu siadło rzeczywiście, tak jest to się. Trzeba mieć też... sprawa jest, żeby uzyskać te pieniądze na przykład nie robiąc tego projektu, które wpłaciłem 6 tysięcy ponad złotych. Nie, z tego projektu się można wycofać tylko, jeżeli parametry się nie zgadzają, no ale... A już taka firma była w Krakowie, deweloperska, która wzięła pieniądze i nie dokończyła budowy. Z rodziny mojej pani płaciła 400 tysięcy złotych, do dzisiaj nie odzyskane. Ale to, słuchajcie Państwo, to nie o to chodzi. My w związku z tym, że mieszkańcy niektórzy się wycofują ze względu na parametry, to magazynujemy tę ilość tych kilowatów i złożyliśmy wniosek, że chcemy skorzystać z tych 60% dopłaty i chcemy zrobić instalację na szkołach, gdzie mieszkańcy się będą wycofywać ze strony technicznej, tak? To my chcemy to wykonać na szkołach, bo wyliczyliśmy, że będziemy mieli blisko 100 tysięcy oszczędności na energii na publicznie naszej instytucji. Nie chodzi w tej chwili o prąd, bo prąd został zrobiony, tylko chodzi o solary, gdzie 30-40% poszły ceny materiałów, a przetarg był wygłoszony w 2019 roku i firma dzisiaj wie o tym, że robiąc tę instalację do tego interesu dopłaci, dlatego nie chce to zrobić. Zrobione jest w tej chwili jakieś tam postępowanie naprawcze, porozmawiałem z panią Makarską, niby się zobowiązali do 7 listopada, że zrobią te 120 instalacji na terenie gminy. W rozpisaniu na poszczególne tygodnie, minęło 3 tygodnie, firma nie weszła na rynek, nie robi dalej. Znaczy ja mam informację, że po kolei te osoby, które się zgłaszały, jest ta ocena wstępna, ta przed już... Mówimy o solarach, nie mówimy o fotowoltaice. O fotowoltaice, to solary też są montowane na bieżąco, ale czy... Nie jest zrobiona jeszcze ani jedna instalacja na terenie gminy, solary. Fotowoltaika prawie skończyli. No to było łatwiej do zrobienia i tanie. Znaczy nie, no pani ma zrobioną fotowoltaikę. Ma. Przecież pan też z tego projektu, no nie mówmy, ale że nie jest żadna. Ale fotowoltaikę, nie solar. No, ale solary z tego co ja wiem, są już dwie zrobione, bo druga, jedna firma robi solary, druga robi fotowoltaikę. Znaczy podwykonawca, bo firma jedna jest z Warszawy, która wygrała przetarg, a wzięła sobie podwykonawcę. To słuchajcie Państwo, no to odpowiednikiem tego, że tak to się dzieje, jest arbitraż w Warszawie. Jeżeli tam by to nie czekało, tam by się to jeszcze czekało przez 3 lata, bylibyśmy już w innym miejscu. Ale wróćcie jeszcze do autobusu, słuchaj Państwo, no nie rozwiążemy tego w taki sposób, ponieważ Marek Dudowi, przewodniczący Rady, też dał tą propozycję na spotkaniach z przewoźnikami, żeby dostosować szkoły, żeby dostosowały terminy zajęć do dzieci. No otóż Państwa informuję, że też nie da się tak zrobić. Odpowiedź na szkołę jest naznaczna. My mamy w liceum, czy w zawodowej szkole, czy w jakiejś tam innej, mam techników, mamy dzieci z całego powiatu. Nie będziemy burzyć zajęć i arkuszy kalkulacyjnych, arkuszy nauczycieli godzinowych, organizacyjnych pod jedynego ucznia. To przecież no, można sobie siąść i można sobie zrobić to tak, tam idzie załatwić to. Nie da się tak zrobić. My to próbujemy robić. Ale jak tam dostaliśmy odpowiedź, że nie zmieni godzin dla jednego ucznia, bo musiałby zmienić cały arkusz nauczycielski, tak? No to jest zburzenie pracy całej szkoły, tak? Proszę Państwa, my próbujemy także, Państwa, każdą rzecz, którą Państwo zgłaszacie, cieszyłbym się, żeby Państwo zgłosili coś takiego, że ja bym mógł to zrobić dziś czy jutro, tak? Bo to by dla mnie było najlepsze rozwiązanie. Zgłaszacie, robię, tak? Bo od tego tu jestem powołany. Na burmistrza, za wasze pieniądze, dla was mam to robić, mam dopilnować, żeby miejscowości rozwijały, żeby miasto żyło, żeby się rozwijało, tak? Ale zgłosić problem, który mogę załatwić dziś i jutro. Te problemy, o których mówimy, to dlatego o nich mówimy, że ich się nie da tak prosto załatwić. Można załatwić, że na przykład pomagamy panu, który tam spaliło się wszystko w tym, ale to gospodarstwo, ale też pan na drugi dzień chciał stawiać dach.
Ale u nas procedura. Leśny musi wyznaczyć, z panem co rozmawialiśmy. Pada deszcz, czynnik nie wyznaczył, tak? Wyznaczył w tym okienku w piątek, tak? Pada deszcz, ten, który ma wyciągnąć, za darmo wyciągnie 10 tam, czy ileś tam drzew całych, żeby taksę odbudować, tak? Pada deszcz dzisiaj, już zwoli, że on nie przyjedzie w poniedziałek, wtorek wyciągnąć. A parasola nie ma? Proszę? Parasola nie ma, żeby ten co miał wyznaczyć to drzewo? Pada deszcz, ale nie, wcześniej, że miał wycieczyć to drzewo. No, czy pan był pan tam w lesie? Bo ja tam wczoraj byłem. Byłem, ja tam co w lesie, jak tam przybyłem. No, widzi pan, to jest las, który przez bo część nieruchomości mieliśmy, zinwentaryzowaliśmy w gminie, tak? No. Część nieruchomości inwentaryzujemy teraz, jak są jakiekolwiek uwagi, przez księgi wieczyste. I stało się bardzo dobrze, to jest las niedostępny, tam są wyjechać, trzeba wyciąć jeszcze drogę, proszę pana. 2,3 hektara mamy lasu, gdzie możemy pozyskać stamtąd około 500 do 1000 kubików drzewa, jodły i sosny, o którym nikt nie wiedział, że jest lasem gminnym. Dopiero żeśmy w księgach wieczystych sprawdzili kilka nieruchomości, gdzie były dwuznaczne sytuacje i teraz będziemy tamten las, że tak powiem, wciągać już do naszej ewidencji, bo on jest naszą własnością. Mamy majątek, który nie był uwidoczniony na naszych dokumentach. To też jest problemem. Z konia mogę wiedzieć, że jest lasu 2,30 hektara. Ale to jest pokłosie prowadzenia pełnej dokumentacji gminnej od początku do końca i racjonalnej gospodarki ekonomiczno-gospodarczo-społecznej i jeszcze w oparciu o nieruchomości. Ale to z innej beczki jeszcze państwu powiem, ponieważ również staramy się o środki finansowe z Nowego Ładu. Dostaliśmy już w ramach NFIL-u dostaliśmy 5 milionów złotych, dołożyliśmy do trzech chodników po pół miliona, do dwóch chodników po pół miliona zarasowej 200 tysięcy złotych. Te chodniki są realizowane i w tej chwili złożyliśmy drogi, te drogi, które są uregulowane. U państwa jest złożone 6 dróg, tak? Nie wziąłem sobie akurat tego zestawienia. Zarasowej jest 8 dróg, 8 albo 7, bo jedna na wypadła. Złożyliśmy drogi z Nowego Ładu na 16 milionów, tak? Na 19 milionów, przepraszam. Ale dostaliśmy informację, że musimy obciąć. Musieliśmy z każdej miejscowości znowuż tych, co po jednej obciąć, że tak powiem, no, żeby się zmieścić znowuż w tych 9 milionach, tak? I teraz i znowuż w rozdaniu październikowym te drogi włożymy z powrotem, żeby można było je realizować, tak? I staramy się, żeby jak najwięcej nakładek asfaltowych wykonać właśnie z Nowego Ładu, już nie sieci wodno-kanalizacyjnej, bo to mamy w miarę uporządkowane przez centra miejscowości, tak? Natomiast przede wszystkim drogi. Jakby się udało z Nowego Ładu zrobić tych dróg w trzech kolejnych etapach, w Rybnicach, przynajmniej 12, 14, bo to mamy uporządkowane, no to byłoby super i walczymy o drogę panu Gwiazdowską, tak? Tak. Drogę na Gwiazdowską. Panie burmistrzu, tam od pana, jak to się mówi, pędraka, no. Do pana kudlarza, brakuje trzech lat. Trzech czy cztery. No. No i trzeba to też wziąć. Proszę państwo, my chcemy tą drogę w całym ciągu pozarasową zrobić, dlatego pan Daniel to tutaj pracownik... Proszę wyjaśnić, co, bo pan powiedział, że tam jest jakieś nieuregulowane. O co tam chodzi tak dokładnie? Bo z tego co ja pamiętam, to tam właśnie to, jak tutaj powiedział kolega, od pana Pedraga do pana Kotlarza, ten odcinek to jest dosłownie, nie wiem, 300 metrów, 400 metrów. To jest Armagedon. Tam naprawdę dużo ludzi jeździ, skraca sobie drogę do Tarnowa. I proszę mi uwierzyć, że po roku jazdy tym odcinkiem zawieszenie samochodzie jest do remontu. Tam już się nie nadaje do łatania, to jest po prostu do wymiany. I dlatego chcielibyśmy to zrozumieć, co tam jest z tym problemem, że przez tyle lat tego odcinka, tych 300 metrów, nie można było naprawić. Będziemy. Mało tego, to jeszcze powiem co tyle. Tam sąsiedzi, koledzy mają zakłady i bardzo dobrze, że mają. Ja mówię super, że tam chłopaki mają te, jak to mówię, pracę, ale dlaczego od Gwiazdowskiej tu z Rygic asfalt jest taki, jedziemy wyżej, asfalt się robi taki, jedziemy wyżej, asfalt się robi taki. Czy to jest zgodnie z przepisami, że robimy na przykład autostradę i będziemy zwężać 102 km, żeby uciekać z asfaltu? Nie rozumiem. Pan na zebranie przyszedł 20 lat temu i złożył ten problem, zgłosił, że asfalt taki i później, żeby nie robić mąż węższego, to tak by było. Proszę państwa, muszę zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Że w latach do 2000 bodajże 10, tak? Już nie chcę tutaj dokładnie daty mówić. I wcześniej, w latach 90. można było te nakładki asfaltowe robić, jeżeli mieszkańcy podpisali, pan tu złoty sędowie, podpisali oświadczenia, że wyrażają zgodę, żeby w ich posesjach zrobić asfalt. Ale później, proszę pana, i robili szerszy, węższy, jak stan ustawili. No. Ale proszę pana,
Myśmy w Polsce zaprowadzili sobie prawo, porządek, demokrację i teraz weszło prawo takie, prawo własności. I teraz, proszę pana, mamy lubczy odcinek, gdzie jest 2,5 metra, pan ma tylko 2,5 metra w drodze, tak? I powiedział, że on tego nie odda nigdy. I mamy 3 km drogi na budy i te 2,5 metra mamy niezrobione asfaltu, bo nam nie wolno zrobić, bo jakby zrobili te 2,5 metra, to cały projekt leży, bo nam nie wolno tego zrobić. Dobrze, czyli nie rozumiesz, że jak wy to regulujecie, czy gmina? Pracujemy nad... To nie dobrze. Panie burmistrzu, czyli asfalt jak zacznie się tutaj z Piastowskiej z Rygi z Tutą, będzie cały szeroki do samej góry. A to zaraz tak jest drogowy. Tego panu nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Bo proszę pana, kiedyś były wycięte pasy drogowe, tak? Kiedy będzie to pasy drogowe, to walczymy o to geodezyjnie, to w tej chwili chcą zrobić... Gmina nie ma geodezy. Ale no to tak samo jak autostradę robić. Jak się ktoś nie zgodzi, to gmina kupuje. To jest ridem, proszę państwa. To tak nie działa. Mamy drogi gminne, gdzie mają 2,70 m szerokości, metr 90 szerokości. I teraz, proszę państwa, wczoraj byłem na tam droga na Dudę w Joninach, tak? No nie zgodzi się pan, bo leży na drodze, jak przyjeżdża koparka, jest 190 droga szeroka. I co pan zrobi? Co pan? Będzie się pan bił z człowiekiem, to jest jego... No, nie robi. Ale nie, pan Duda, mówi droga na Dudę, nie mówią o panu Dudzie. Proszę państwa, te ciągi drogowe, które są uregulowane prawnie, tak? I teraz regulujemy te stany w taki sposób, że jeżeli kawałek drogi jest nieuregulowany, to regulujemy, bo jakbyśmy chcieli zrobić wszystko od początku do końca, to musielibyśmy wszystkich uczestników z tej drogi, żeby zrobić równą drogą, tak jak państwo chcecie, wszystkich do sądu zaprosić, dajcie do notariusza zaprosić, odciąć każdemu przez inżyniera jeszcze dodatkowo, żeby to było wszystko równiutko i to znowu będzie trwało ponad rok czasu. W związku z tym, wie pan, no, ja rozumiem to, że pan to chce zrobić prosto, ale to nie jest takie proste. My uzgodniliśmy, że Piastowską robimy, że pani Bada rozmawiał u mnie z panem pracownikiem merytorycznym. Tam, gdzie jest to możliwe, to chcemy to uregulować, żeby zrobić Witosa kawałek, bo tam jest nieuregulowane, tak? I Piastowską jeszcze jest kawałek nieuregulowany, ale mówię, te co są uregulowane drogi, będziemy robić i jest zalecenie takie. Ile się da asfaltu, tyle poszerzamy. Dobrze, a kiedy gmina przewiduje, że będzie remontować tak Piastowską, Piastowską? Proszę pana, teraz złożyliśmy do Nowego Ładu, Nowy Ład miał być rozstrzygnięty do 15 sierpnia, przesunęli, nie powiedzieli do kiedy. Miał być we wrześniu drugi Nowy Ład, żebyśmy mogli to szybko porządkować. Byłem u wojewody z 12 drogami, żeby to szybko zrobić, tak? Wrócili mi kilka dróg, że musimy jeszcze dokumentów dorobić, tak? Jeżeli ogłoszą nowy, składamy do Nowego Ładu. W trzech ma być 3 razy po 40 miliardów i w tych 3 razach my będziemy przeznaczać, teraz wszystko na drogi dajemy, następne dajemy przedszkole, jakie zdobędziemy z zewnątrz środków gminnych i część dróg i w kolejnym też drogi, żeby drogi państwu załatwił, to jest najważniejsza rzecz. Dojście, dojazd do domu, do sklepu, do przedszkola, do szpitala, do ośrodka, na rehabilitację, czy jeszcze w innej tam sprawie, czy na CPN pojechać, tak? No musi być ta droga przejęta. Ale trzeba powiedzieć, panie burmistrzu, jedną rzecz. Że ta droga będzie o takiej szerokości, na jaką pozwala geodezyjny podział. Podział. Bo dzisiaj sprawy mogą być regulowane dróg w przyszłości, bo grunty były regulowane w 1978 roku, gdzie większość jeździła furgonkami i wystarczyła droga 3-metrowa. Dokładnie. I później przyszły lata 90. i w tych 90. latach na tych 3-metrowych, czyli 2,5-metrowych drogach kładziony był asfalt. Nie było robione regularne odcięcia geodezyjne przekazania powiedzmy na gminę za, jak się to mówi, darowiznę i sprawy trwały, bo też przekazywałem na gminę teraz kawałek drogi. Sprawa trwała prawie 2 lata z geodetami i z wszystkimi księgami. No, macie państwo przykład. I to odcinek taki 3 arów, który był przekazywany. To nie jest takie, że w ciągu 2-3 miesięcy zrobimy. I mówię, dzisiaj jeżeli ktoś chce mieć szerszą drogę, to proponuję, żeby mieszkańcy tej drogi powołali jakiś taki, jak dawniej to było, społeczny komitet budowy drogi, przechodzili od sąsiada do sąsiada, deklaracje zbierali, żeby zgodził się na darowiznę. Potrwa to ze 3-4 lata. Jak nie ma spadkobierców. Nasze dzieci będą jeździć po szerszych drogach. Panie Andrzeju, jak nie ma spadkobierców. Jak nie ma spadkobierców. 3 lata prowadzę postępowanie w Lubczy. Nieruchomości nie są w drogach. Nie są tak. Albo ogrodzenia. Prowadzę postępowania. I jak proszę rodziny, żeby na podstawie oświadczeń, tak,
uzgodnimy sobie aktem notarialnym i żeby to zrobiły w ciągu miesiąca, żeby tą drogę uregulowały z panem nabyły, szybko nam oddały część, tak? To w lat się ociągają. No to Staszek nie da Józkowi, Józek nie do Zosi, Zosia nie do Frankowi, tak? Państwa są takie, to są sprawy skomplikowane. W Lubczy mamy teraz, odprowadziliśmy tą sprawę, Szanowni Państwo, od początku mojej kadencji to droga wyasfaltowana, zrobiło się czynsawisko w pierwszym roku, jakby, no trzeba zrobić 30 metrów. Nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy drogi, bo się nie dało zrobić, ponieważ jest dzieci, jest chyba 14, do tego są, oni są już pożenieni, są za granicą. Dopiero jak ja uruchomiłem, bo mogę uruchomić też procedurę spadkową, dopiero wtedy, teraz zaczęło się to, że tak powiem, dziać coś w tym temacie. Ale to musi być wola tych spadkowierców. A że Państwo, musicie Państwo zdawać sprawę, że my się, społeczeństwo się starzeje. No bo odchodzą starzy, przychodzą młodzi, Szanowni Państwo, umierają dziadkowie, babcie, nasi, no bo takie jest kolej rzeczy. I jeżeli Państwo nie porządkujecie, to apel do wszystkich, porządkujcie sobie Państwo sprawy majątkowe wcześniej. W Stanach Zjednoczonych, ja byłem, pracowałem trochę, Szanowni Państwo, to tam każdy jeden, który już podejmuje pracę, to on już ma pisany testament, z tego uzupełnia co roku w domu, podpisany jest dwóch świadków, czy notariusza i jest to ogarnięte, tak? A u nas tych spraw mamy bardzo dużo. Jeszcze pan radny powiadał. Do pana jedną prośbę. Niech pan zadzwoni do mnie 21. Ja panu powiem dokładnie stan prawny drogi piastowskiej i jaka jest szerokość pasa drogowego na każdym odcinku. Wszystko panu mówię. Dobrze. Dziękuję. To numer telefonu. W przypadku ulicy Piastowskiej tak naprawdę dużo nie chodzi o szerokość, tylko chodzi o stan nawierzchni. Bo tak naprawdę to stan nawierzchni jest uciążliwy. To prawo ma stan siłę, bo tego odcinka, o którym mówię. To akurat jest ten odcinek. Tak, jest, to chodzi o zły stan nawierzchni. A sam może być, bo był chodzi o 90. latach, gdzie można było kłaść na gruntach prywatnych. Nie, nie, bo to dużo takich było. Do tej pory. Chciałem zapytać, jak wygląda sprawa z tą kładką na księdze chyba były, bo rok temu była informacja na stronie gminy, że już są drzewa wycięte, że jest przygotowane pod inwestycje, jak do tej pory jest cisza i nic się tam nie dzieje. Na środki finansowe mieliśmy tą kładkę robić, ale jak dostaliśmy kosztorys, bo pan radny akurat mieszka w tym rejonie, to wszyscy radni już to wiedzą. No z optymizmem byśmy przychodzili do projektowania tej kładki, bo takie głosy, no radny, to będzie kosztowało 30 tysięcy, 40 tysięcy, a później będzie kosztowało dużo więcej, nie? No i kosztorys mamy ponad 200 tysięcy, to jest 270, tak? 227. No plus bar, tak? Taka kładka, która jest ta wąska, żeby dwie osoby przeszły, jeszcze prosiłem, żeby zrobić tam z tej plany takiej arty poślizgowej. No żeby jak najlżejsza konstrukcja tam była, tak? W tej chwili, jak kosztory znowelizujemy, to będzie pół milion, bo wszystko poszło do góry, tak? I szukamy środków finansowych, cały czas, jak Państwu mówię, my tych środków zdobywamy z zewnątrz naprawdę dużo. I to, co Państwu mówię, te 56 milionów, to my z gminy praktycznie nie dokładamy pieniędzy, to środki zainwestowane przez prywatnych przedsiębiorców i z zewnątrz, środki z zewnątrz. W piątek dostaliśmy środki finansowe, zainwestowaliśmy w Lubczy w budynek po byłych zakładnicach 20%, tak, z 400 tysięcy i w piątek dostaliśmy dofinansowanie, informację, że mamy dofinansowanie 400 tysięcy, Szanowni Państwo. Myśmy tam wstępny remont zrobili tak, tego budynku po byłym zakonie, tak, to jest drugi budynek powietny, tam mamy socjalny budynek. I dostaliśmy 400 tysięcy, gdzie ocieplimy go, wymienimy całe piece, całą instalację, tak? Tak. I mamy 6 dodatkowych mieszkań do dyspozycji. Myśmy oddali, proszę Państwa, myśmy oddali w tej kadencji, myśmy Państwo mieli świadomość, już około 16 mieszkań i czeka w kolejce 6 kolejnych Lubczy w tym budynku i przetarg będziemy organizować na dniach, jak tylko papiery przyjdą z Warszawy, dostaliśmy maila, że pieniądze są, ale jeszcze fizycznie musi dojść. I następne mieszkania oddajemy jeszcze blok tutaj budujemy po to, żeby tych mieszkańców zatrzymać w gminie Rybice, tak? I my remontujemy wszystkie pustostany. Zostanie nam jeden w tej chwili, tak? W Lubczy po ośrodku zdrowia, bo lekarze się wybudowali sobie swój. Kończymy za końcem 6 mieszkań i 3 mieszkania jeszcze będą w ośrodku zdrowia. Dodatkowo 2 tam już są i to jest zakończone wszystkie pustostany, jakie mieliśmy w gminie. Przerobiliśmy na mieszkania. Czym, Szanowni Państwo, z tych mieszkań, gdyby to stało dalej jako pustostany, rozwalone, zniszczone, z bałaganu, kupę, tak? Czynsz teraz jakichś z tych mieszkań, więc Państwo policzcie 20 mieszkań razy 500 zł czynszu, są mieszkania duże, 60-metrowe, w Lubczy teraz, tak?
razy, proszę Państwa, razy 12 miesięcy, to wychodzi grubo ponad 100 tysięcy złotych rocznie. No gromadzimy ten majątek, żebyście Państwo mieli później, że mógł dołożyć Wam z, na, że tak powiem, rozwój miasta jeszcze na budżet sołecki, to najpierw muszę zadbać, żeby wpływy do budżetów się zwiększyły. Mało tego, to na koniec Państwu powiem, że rząd nam jakby w pewien sposób przekazał informację, że mamy obowiązek, umarzać przedsiębiorcom podatki, tak? Tym dziedzinom, które całkowicie się zamknęły, czyli fryzjerzy, tak, tam, którzy wynajmowali od nas, fryzjerzy, restauratorzy, tak, i my, między innymi, tak, i my te podatki umarzaliśmy. W związku z tym, żeby te firmy nie zrezygnowały z działalności, bo zostali, gmina zostanie z pustymi pomieszczeniami, tak, i co później w tych pomieszczeniach zrobić? Dopłacić, ogrzewać, tak, bo mamy jakieś swoje pomieszczenia dla potrzeb gminnych, tak, czyli ogrzewać to wszystko i puste to mamy trzymać. No utrzymaliśmy, nie upadła ani jedna firma. Wręcz Zalasowej, pan, który wynajął, to wynajął w dobie COVID-u, też zwolniliśmy go, bo wszystkich zwalnialiśmy, tak? Centrum wynajął pas pod dębami w części na wesela, bo tam jeszcze jak za komuny liczyło się każdą łyżkę i wynajęliśmy to po to, żeby się miejscowość rozwijała, nie po to, żeby zaszkodzić miejscowości. Proszę Państwa, tam teraz ten pan ma tam działalność, dwa pomieszczenia duże plus salę sobie wynajmuje dodatkowe taneczną. Centrum Kultury dalej ma tam swoją siedzibę i nic się nie dzieje, uzupełniają się tak w Lub czy w Rybnicach, tutaj jest Zbawowa, koło Wajerniczanek, koło Gospodyń Wiejskich, jest Centrum Kultury, to jeszcze używa, ale wynajęliśmy to po to, bo to stało kompletnie puste, generowało na 150 tysięcy strat, żeby tam urobić część pieniędzy też w ramach czynszu, tak? Pokryć koszty wody, ścieków, kanalizacji, prądu, żeby sobie pan też częściej pokrył, odciążyć gminę, żeby mieć większy wpływ do budżetu. Ja muszę dbać o znałażone wpływy do budżetu. Szanowni Państwo, to nie jest takie proste. Już te wpływy są są zachwiane i to nie jest przyczyna tej rady i nas, tak? To jest przyczyna ostatnich 30 lat po przemianach, że tak prowadzono gospodarkę, że myśmy przejęli gminę z zadłużeniem około 24 miliony złotych. Teraz tego zadłużenia jest 23. Zadłużenie spadło o milion, inwestujemy więcej, Szanowni Państwo, ale cały czas jest. Bo tak zaciągać sami kredyty, to jak się zaciągnie kredyt, trzeba go spłacać systematycznie, tak? Jak brakuje z dołu, trzeba albo konsolidować, albo zaciągać. Kwestia, jeżeli jest się w takiej sytuacji, to już później trudno się jest poruszać w tym budżecie. Jakbyśmy od zera zaczynali, to wtedy możemy sobie poukładać wszystko, tak? Ale my wchodzimy w międzyczasie. Czasie. Burmistrzu, na ostatnim zebraniu pytałem o możliwość stworzenia klas językowych, na przykład tych klas sportowych. Do tej pory Pan nie udzielił odpowiedzi, czy przez te dwa lata coś się zmieniło? Wiem, że pana, na samym początku, jak przyszedłem do gminy, też żeśmy przeanalizowali, co w tych szkołach można więcej zrobić, bo dla mnie tylko i wyłącznie uczenia dzieci podstawowych jakby przedmiotów to, no to jest standardowa praca, tak? I mówiłem, że trzeba zaktywizować dzieci, żeby klasy sportowe powstawały, klasy tematyczne. Pojeździliśmy po szkołach, przewodniczący Komisji Edukacji jeździli też nauczyciele, tak? I w Zalasowej jest 3 klasy sportowe gdzieś, tak? Ale to też nie zależy, jak Państwo wszystko ode mnie, że Państwo przyjęli na zebrania, tam pan ma 3 klasy sportowe, tam 3 tematyczne. Nie, proszę Państwa. To jest, po to jeździmy, zachęcamy, to jest rola dyrektora, rodziców przede wszystkim, żeby zachęcili dzieci do klas tematycznych, żeby te dzieci chciały tam uczestniczyć. Bo klasa tematyczna, klasa sportowa, wtedy dopiero może powstać, jak dzieci 18. Jak jest dzieci mniej, nie powstanie klasa sportowa. No to przy językowej chyba by nie było. Przy językowej jest mniej, można podzielić to w inny sposób. Ale to Państwo spotkajcie się, jest Rada Rodziców w szkole, bo ja nic nie bronię, tak? Jest Rada Rodziców, jest dyrektor, Państwo tam spotykacie się w swoim gronie. Myśmy zaszczepili to wszystko i teraz ja patrzę na efekty, tak? Ja mówię, daję zielone światło, róbcie, tak? Także proszę się spotkać z Radą Rodziców, z dyrektorem szkoły z początku roku, ustalcie. Wiem, że Pani Dyrektor zadeklarowała przy konkursie na dyrektora szkoły, bo ja nie biorę udziału w komisjach konkursowych, jest powołana komisja, są przedstawiciele kuratorium, ode mnie jest 3 osoby, ale to nie moja osoba, tak. Jest 2 rodziców, 2 nauczycieli i związki zawodowe, jak się nazywają? CDB, tak, Klub Solidarność. I wiem, że po konkursie przedstawiła mi pani ode mnie z Wydziału Edukacji, że w Rybnicach w szkole pani dyrektor przedstawiła szeroko działalność na przyszłe 5, na całe następne 5 lat
I tam założyła, że będą się starać o klasę sportową i będą się starać o klasy tematyczne, ale uzależniła to od tego, w jaki sposób się potoczą rozmowy z rodzicami i czy dzieci będą chętne uczestniczyć. Dziękuję. Proszę jeszcze bardzo. Jeszcze wrócę do kwestii dróg, ale ogólnie. Chodzi o co? No tutaj, żeby te drogi, fajne, że drogi tam będziemy remontować, remontujemy, ale te drogi trzeba utrzymać. Chciałem tutaj taką zwrócić uwagę troszeczkę na to, że no niestety utrzymanie tych dróg troszkę jest kiepskie. Może powiem inaczej. Ci, którzy się tym powinni zajmować. Akurat może zacznę od tego, od oczyszczania drogi. No i przepustu. No to przepustu, bo to jedno z tym się wiąże, ale tak. Nie wiąże. No nie, jeżeli porządnie wybierzemy rów, panie burmistrzu, jest drożny też, to się wiąże, więc... Właścicielstwo nie wiąże. Więc się wiąże, więc no. I chodzi o co? Chodzi właśnie o tych, tych wykonawców, którzy się zajmują tym oczyszczaniem tych rowów, pogłębianiem. Ja to zauważyłem, bo to, wie pan, jak człowiek jeździ, porusza się, no to widzi, jak to wygląda. Ale powiatowe drogi czy gminne? Wie pan co? Mówimy o gminie, to nie ma gminy. Chodzi mi o wykonawcę, wie pan. Bo przecież tutaj cały czas te rowy są pogłębiane, ale czasem rzeczywiście ktoś ma pojęcie o tym, co robi. I chcę tylko zwrócić uwagę na to, żebyście zwrócili uwagę na to, za co wypłacicie. Bo czasem to jest tak, że rzeczywiście, jak widać, gdzieś tam jadę, nie wiem, czy to Lubcza, Zawasowa, czy Rybice, rzeczywiście to jest wykonane solidnie. A czasem, tak, ostatnio było u nas, no to nie wiem, za co ten... Jakiej ulicy? Miastowska. To mówię, co ostatnio, bo był czas, że tam ktoś to fajnie robił. Ale ostatnio, no nie wiem kto to robił, ale gmina. Czyszczenie polega na tym, żeby przyłożyć łyżkę i przygnieść trawę. Tylko na tym, żeby to ładnie wyrównać, ładnie pogłębić i żeby to miało sens. Powiem inaczej, ten kto to robi, miał pojęcia o tym, jak pan mówi, że jeździ pan na koparce, umie pan to robić, ok. Więc tak jak mówię, ten kto to robił, nie ma pojęcia zielonego, pojęcia o tym, co robi. Dlatego chcę zwrócić uwagę, żeby po prostu rozliczać tych ludzi, za to, bo wy za to płacicie. Więc trzeba by było, jeżeli ten ruch będzie wybrany, oczyszczony, tak jak mówię, ja u siebie nie mam problemu, robię sobie to sam. Nie mam problemu, bo ja nie potrzebuję, żeby ktoś kosił, żeby ktoś przepust tam utracił, bo ja sobie to sam robię. No ale to tak trochę przykro, jak widzę gdzieś tam, że łyżką dosłownie jest tylko ta trawa gdzieś na wiekach przygnieciona i na tym polega oczyszczanie rowu. Więc tu trzeba, i to się właśnie wiąże z tym, nie wyraźnie tego, no skoro ja wiem, bo mam przepust i to bardzo duży przepust u siebie i mam, dbam o to, żeby ten rów był, sam go koszę, sam go czyszczę i tam do dnia dzisiejszego ja tego przepustu nie musiałem w ogóle udrażniać, bo jeżeli jest przepływ, jeżeli rów jest taki, jak powinien być, to tak powinno być. To się samo czyści. To się samo czyści, dokładnie. Druga rzecz, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na okres zimowy, czyli utrzymanie dróg w zimie. Miałem taki przykry incydent, 2 lata temu kuzyn ze mną jechał, jechaliśmy do pracy, tutaj właśnie ulicą Piastowską przez do Zawasowej, bo my tam wtedy jeździmy. Na ponty. Tak, na ponty tak zwane. Słowackiego. I była sytuacja taka, noc tylko ciemno, myśmy jechali wtedy chyba około 6 gotowe, jakoś tak. Gołoleć, rzecz naturalna, nie? Leje gołoleć, taki mokry śnieg, sypie, zjeżdżamy na dół i w pewnym momencie co widzimy? Na środku przez całą drogę leży drzewo, zwalone drzewo od tego mokrego śniegu. Na wysokości, ono się całkiem nie złamało, to była brzoza, na wysokości gdzieś około metra. Co z tego, że ja mam auto na napęd na wszystkie koła, jedziemy 20 na godzinę, może nawet mniej, a mówię, no po lodzie, bo to sam lód leci po lodzie. I teraz co? Albo w lewo do rzeki, albo w na prawo do głębokiego rowu i przewrócić auto na bok. A że auto mocne, no to ładujemy w drzewo, bo drzewo nie takie, przerzuciliśmy drzewo przez drogę. Zatrzymało się to dalej jeszcze. Oczywiście, zaraz, nie wiem, jak czy pały powiek, żeby zatrzymywać wszystkie auta, które jadą za nami, jeszcze kilka jechało, żeby wcześniej, bo za chwileczkę będzie to samo. No i co? Oczywiście, no stało się, nie? Trudno. Zgłosiłem do gminy, zadzwoniłem, żeby, no proszę podajcie mi numer polisy ubezpieczeniowej, bo ja chcę to rozliczyć. Bo szkoda powstała i tłumaczę ja. No to z gminy dostałem taką odpowiedź, że drzewo nie było gminy, tylko drzewo rosło na prywatnej posesji. A to znajdowało się na drodze. No to znowu zaczęto mi to tłumaczyć, że a proszę sobie zadzwonić do pana, który utrzymuje drogę. To akurat utrzymanie dróg tam na tym naszym kawałku
pan Sylwester Pawłowicz to tyle. Dzwonię, mówię, Sylwek, co ty chłopie robisz? To pobiegasz, te nogi utrzymać, to uczynił. A on mi mówi tak, wiesz co, jechałem tam dzisiaj rano i utrąciłem sobie lusterko u samochodu ciężarowego. To ja się posypał, tak, nie, bo ja nie mam zezwolenia na sypanie. Ja dzisiaj mam zezwolenie na odśnieżanie. Ja coś nie chciał odśnieżać, jak jest ludzi. A tu trzeba sypać. Dosłownie mówi, możesz oddać sprawę do sądu, ja pójdę jako świadek. Dostałem taką informację, że ja dzisiaj mam odśnieżać, a nie posypywać. Więc też chcę zwrócić uwagę na to, że no tutaj trzeba byłoby się tym zainteresować, że może nie jakiś tam urzędnik albo pani urzędniczka, bo podobno jakaś pani urzędniczka o tym decydowała, tylko człowiek, który odśnieża, a na pewno tutaj ten pan Pawłowicz, on jest solidny facet i on wie, co robić. To jeżeli trzeba sypać, to trzeba sypać, a nie, że pani urzędniczka mu powie, że nie, dzisiaj nie będziemy sypać tego, to będziemy odśnieżać. No coś tu jest nie tak. Oczywiście machnąłem ręką na to, zapłaciłem za szkodę, bo nie będę przecież po sądach chodził i ten, ale mówię, to problem taki troszeczkę taka przykra sprawa mnie spotkała, no tutaj ze strony gminy tak zostałem, jak to się mówi, o... Odwróć się i wychodź stąd, my tutaj nie poczuwamy się. Przecież to było na drodze. No to, że ta brzuska gdzieś tam rosła, ale ja jadę po drodze. Także to ja jeszcze do tego, co pan mówi, dopowiem, bo ja mi się już zwracałam do pani dyrektor, pani Zosi Turik, żeby jak się ogłasza przetargi ogłosić posypywanie z odśnieżaniem. Bo to, co pan mówi, jedzie i albo sypie, albo odśnieża. Przecież mam znajomych w różnych gminach, i ogłaszają się takie odśnieżanie z posypywaniem. I wtedy jak on jedzie, odśnieża i z tyłu sypie. I to ma sens, a nie jedzie. Oczywiście, że odśnieża. To znaczy, ja mówię, to niekoniecznie mówię. Nie decyduje ten. Nie decyduje ten, co to robi. Bo ktoś, kto bierze taką pracę, startuje do przetargu, no to rozumiem, że on wie, co ma robić, tak? No skoro widzi, że tu trzeba odśnieżyć, a nie ma sensu sypać czymś, bo na przykład pada dalej, bo to wiadomo, że tam są całe procedury. No ale jak on mówi, chłopie, przecież ja wiem jak jest, mówi, no lud na drodze utrąciłem sobie lusterko, bo wpadłem do nogu ciężarówką. Ale nie mogę posypać, bo ja mam dzisiaj odśnieżać. No to coś ty chciał odśnieżać, mówię, no jak na drodze jest lud. No i tak to się skończyło, no więc to troszeczkę pasowałoby to jakoś tak, może to nie było. Proszę Państwa, widzicie Państwo, no to jest sytuacja taka, że jest wiele problemów. Takie zdarzenia mają miejsce, chyba. I to jest, chyba, no to jest normalna rzecz, że nasypie dużo śniegu, to możecie w telewizji sobie Państwo oglądnąć gdzieś tam, jak ostatnio, w tamtym roku nasypało chyba w Częstochowskim, urwało wszystkie linie energetyczne, powaliło drzew, tam robili tam chyba za 3 miesiące. Proszę Państwa, zdarzenie losowe, to jest zdarzenie losowe, które zwalnia jakby w pewnym etapie z odpowiedzialności, bo ono występuje jakoś tam określone jest to przepisami, tak? Natomiast jeżeli jest coś na drodze leży, no to wiadomo, trzeba się zatrzymać. Jak jeżeli to się przewróciło 5 minut temu, chyba, no nikt nie stoi z piłu przy drzewie. Ale ja panie burmistrzu, to już nie wracajmy do tego, bo ja machnąłem ręką na to, żeby mi gmina dała ubezpieczenie, żeby nie stać gminę na to, żeby skorzystać z ubezpieczenia. Dobra, ale ja nie mówię o tym, ja mówię tylko o tym, że skoro ten ktoś, kto ma się zajmować oczyszczaniem dróg, utrzymywaniem, przepraszam, dróg, to on powinien wiedzieć i on wie, co ma robić. Mówi, chłopie, ja o tym wiem, ale urzędnik z gminy mi tego nie pozwolił. Pana, tak robiono w gminie, całą poprzednio, tak zastałem takie rzeczy, tak? No, myśmy kupili sprzęt i my w tej chwili najdroższe odcinki, jakie mieliśmy, górzyste, gdzie to nas kosztowało najwięcej, utrzymujemy swoim sprzętem i mamy piasek, tak? I też posypujemy i odśnieżamy. Natomiast tu dalej ten przetarg w tamtym roku był rozpisany na osobno posypywanie, osobno odśnieżanie. To, że panu tak powiedział ten pan, tak, to rana, no, jak pan chce zarządzać gminą u nas odśnieżanie w taki sposób, żebyśmy zrobili, że my im puszczamy wolną Amerykankę, nigdzie tak nie ma, proszę panu, że panu powiem. Dlatego, że oni by wyjechali, wysypaliby te ileś tam 150 ton soli i piasku, trzeba raz za dwa dni. Jakbyśmy tylko uruchomili, my uruchamiamy, jest termin dojazdu godzinę, proszę pana, tam 20 minut czy 10, w zależności jaki jest teren, tak? I proszę pana, i w powiecie jest tak samo, to jest pan Olszówka. Proszę pana, ja dostaję telefon jako burmistrz w każdą jedną zimę, jak tylko spadnie śnieg przy Mazdzie, proszę pana, że nie zjedzie autobus pod Januszką Sławę, to na dół do góry nie wyjedzie. Stoją wszyscy, tak?
Dzwonię do powiatu, mamy czas dojazdu pół godziny, dojedziemy, posłupiemy i będą jechać dalej. Ale to jest temat taki, że my musimy określić w przetargu, co chcemy i jakie mamy ślad do pieniądze, tak? Wie pan. No, zdarzają się różne sytuacje, różne kategorie są dróg, tak jest po prostu, wie pan, w większości. Ja teraz powiem panu o tych rowach. Wie pan, zgodzę się z panem, jeżeli to zostało wykonane źle, ale na Piastowskiej w prawo robiliśmy nową drogę do kogo? Prawo na Piastowskiej, no, to w takiej wyrwie, tak? Byłem tam osobiście i mówię po parkowemu. Panie, żeby pan nie wykopał tu rowu głębszego, jak 20 cm, bo jak jest świeża ziemia, pójdzie fala, to jest nachylenie trochę stoku. Jak pan większe wykopie, to będzie tam wyrwa. Co się później stało? Wykopał głębsze. Bo przyjechał drugi, powiedział, że ty kopnij więcej, to kopnął więcej, proszę pana. Potom tam później czego w tym być. I teraz panu powiem dalej, Piastowska, to w zależności od ukształtowania terenu, proszę pana, trzeba też w taki sposób te rowy udrążać, tak? Ja gdziekolwiek jestem, widzę, jaki jest spadek terenu, to mówię, proszę tego tak nie robić. Proszę tylko lekko dar ściągnąć i tyle, bo jak ściągnie pan, ruszy pan ziemię niżej darni, niżej korzeni, proszę pana, to na Piastowskiej, jakbyśmy tak zrobili, zaniżyli to jeszcze o pół metra, tak? To proszę pana, to po pierwszej powodzi wszystkie mostki będą na dole. Wszystkie mostki będą na dole i będzie wyrwa na pracę, czego to zasypywać, bo to już parę dni. Wie pan, to wszystko jest uzależnione. Na jakiej terenie pracujemy, jeżeli u pana tak zrobili, a pan nie zrobił. Nie, nie, to na Piastowskiej nie koło mnie, bo tak jak mówię, koło mnie to zaraz potrzebuje, bo nie potrzebuje, żeby mi ktoś to zepsuł. Ja nie wiem, ja to rozumiem. Ale jeżeli taki wniosek będzie, to my dajemy koparkę i jutro od rana przyjdą i zrobią pół metra głębiej. Tylko żebyście później. Czy to nie chodzi tak o ten Teraz chodzi o to, żeby udrożnić. Udrożnić ten, no. Jeżeli jest zamulone, a to zamulone jest nie wiem, czy przepuście, czy gdzieś tam... Trzeba wziąć zamulenie, on wszystko wiedzą od przepustu. Odebrać, proszę państwa, przepust, przed przepustem, za przepustem oporządzić. Droga musi być przejezdna, wie państwo, ale też musi być zdrowy rozsądek, gdzie i w którym miejscu kopać. Bo mówię, ja mam przykład z Piastowskiej w prawo. Jak pojechałem, trzeba tam ziemi przywieźć cztery auta i cztery auta kamienia, bo ten pan nie dość, że naokoło się nie dostał, ciężko było, to tu się nie dostał już w ogóle. O nowej drodze. Proszę, tu ma pan rację. Ale ja mówię tylko o odmulaniu. Nie mówię, żeby pogłębiać, bo nie powiedziałem takiego słowa, żeby pogłębiać. Żeby to było tak, jak powinno być. Proszę. Powiem panu tak, że widać to nie tylko w naszej gminie, ale gdzieś, że ktoś, kto to robi, to wie, co robi. On to robi bardzo ładnie, dokładnie i ja wiem, jak to pan robi. Wie pan, jaka jest opinia o naszym sprzęcie? Że przedtem, jak wynajmowaliśmy, to było właśnie tak zrobione, jak pan mówi. Ja byłem na Piastowskiej ostatnio w Zarasowej Kobierni już 10 dzień. I tam jestem codziennie, jak przyjeżdżam specjalnie, żeby zapytać mieszkańców, bo sam też jeżdżę i pytam, czy panu tu coś trzeba zrobić inaczej. I wszędzie mówię tak, bo u mnie też wiedzą, proszę, jak mieszkaniec wyjdzie, zrobić mu tak, jak chce, wie pan. Żeby nie było później tego, co pan mówi, to i na sesji, i na komisjach też mówimy, na spotkaniach są ty sami. Ma być tak zrobione, jak sobie mieszkaniec życzy. W Kowal, przepraszam, w jednej miejscowości pani sobie zażyczyła tak. No to się wlała woda do domu. Przychodzi za dwa tygodnie po powodzi, a wyprzedzają, wziąłem pracownika, mówię, coś chłopie zrobił tam. Proszę bardzo, podpisała się moja w miejsce serce. No widzi pan? Ja zaprosiłem, mówiłem się z panią Krysią, pani Krysia była. No. Nie można mówić, nie można powiedzieć pracownikowi, że ja ci powie, to masz tak robić. Ale proszę pana, nie chcę całkowicie. Tylko jak uważa, mieszkanie trzeba głębiej podebrać, trzeba ziemię wysypać, ale też nie pozwala, żeby ziemia jeździła po 3-4 km po miejscowości, a trzeba mieszkańcowi przy chałupie to wysypać, wybrać, wysypać mu to. To też tak przy okazji, bo u nas tam są wie, z Krajanowskiego, jest tam taka, no, tak zwana paria, my to tak nazywamy, to jest przy samej drodze tej Piastowskiej i tam jest po prostu cały czas to osuwisko, tam się to tam osuwa. Wysypać ziemię zrobić. I żeby właśnie jak wybierają tam... No jakiego trenu, tak. Do zerka. Sypiemy cały czas. No, zerek tam ma, zerek tam ma krót. Tam, żeby to sypać, właśnie. A tak jak proponowałem, mówisz, że trzeba było dopilnować, zgłosiłam, to co mam ich za uszy tam doprowadzić? Nie, proszę państwa. No.
Ludzie pracują, ja uważam, pracują naprawdę wydajnie. To jest praca w terenie. Zebrało dwóch ludzi, pracowali na gorąco. Szanowni Państwo, no też musimy... Taki upał. Ale nie, ja zwróciłem uwagę, że przez upały mamy pracować do 10 rano i później na bazie, tak? Ale panowie to zapomnieli. Ale to nie było, bo chcieli chłopaki skończyć robotę. Szanowni Państwo, no, ci panowie naprawdę z Zakładu Komunalnego świadczą usługę i utrzymują tą gminę. Robimy naprawdę bardzo dużo i robimy więcej, ileś tam razy niż się robi. Panie burmistrzu, ładnie pan mówi, ja panu powiem, bo obserwowałem ostatnio. To byli właśnie tu z gminy. Jeden był koparkowy, drugi jechał, ten, jak to się mówi, ciężarówką. To ja panu powiem, jak to jest. Ten, co kopał, no wykopał, ten rzucił, ten, co siedział w ciężarówce. Nie ma sprawy. Ale jak odjechał, to ten koparkowy mógł wziąć szpadel i jak jest, jak to się mówi, ten, no, przepust, to mógł szpadel ten przepust, żeby to było drożnić. Ruszy tym opadem. Nie. Jest tak, jak pan będzie jechał, pan sobie zobaczy Krasnowską, ja panie Pycie zaprosiłem, pokazałem. Gmina to robiła, zatkała ten przepust, ja tego nie będę przetykał, bo już to kilka razy przetykałem. Nic to nie pomaga. Dojedzie do tej rury, tą łopatą weźmie i paciociu, ciut i następny. I tak dalej. Państwo zwróćcie uwagę, bo ludzie są różni, no wie pan, to też nie możecie Państwo brać wszystkich do jednego worka. No zgadza się. My tam mamy też się tak. Ja tak szczerze mówiąc, pan nie wiedziałem, co robiła gmina, no ja tylko mówię, co zauważyłem, no tyle. Ja biorę bardzo odpowiedzialnie za to, co się dzieje, szanowni Państwo, dlatego, że mamy zakład komunalny, mamy tam ludzi, ale też mamy tam osoby, które są niepełnosprawne, mamy tam osoby, które no, są wykluczone z bezrobocia, mamy tam osoby, których nam przysyła sąd, które ma zasądzone za alimenty najwięcej. Przepraszam, tam są różni ludzie. Ja też wiem, że jak poszedłem, jak pan miał wymalować z wykluczonych, to wiem, co zrobię. Także, przepraszam, no, będzie się to zdarzało, zwracajcie uwagę, będziemy to poprawiać. Teraz jeszcze wrócę, bo o jednym zapomniałem, o zbiorniku w Joninach, tak? No, 20 no, lat, nie? No. Proszę Państwa, myśmy poświęcili trochę czasu na ten zbiornik. Jesteśmy w tej chwili na liście 100 zbiorników w Polsce, które mają być realizowane z rządowego projektu Nowy Ład. To jest specjalny taki program dla zbiorników. I tam wpisaliśmy, jeszcze w tym nowym, do Nowego Ładu, że chcemy mieć zbiornik nie suchy, tylko zbiornik retencyjno-przeciwpowodziowo-rekreacyjny. Bo najpierw tam był mokry, potem suchy, potem się kłócili burmistrzowie poprzednicy. Ta pani już miała zbiornik zaklepany, to burmistrz o złoto rybkę, czy jakąś tam, czy rybkę wyszczerbowo. Wiecie Państwo, my to utrzymujemy cały czas. Ale nie liczcie Państwo na to, że rząd przyjedzie jutro i premier na zbiornik zrobi. W tej chwili, to jest procedura uruchomiona, w tamtym roku był nabór do tych wniosków na wiosnę. Byłem w Warszawie i z posłem, i z Barkiem Ludowiczem, byli ze 3 razy. Żeby ten zbiornik został wpisany, tak? Lobbowaliśmy bardzo mocno, to poseł Krajewski nam w tym pomagał, tak? Został wpisany i teraz cały czas pilnujemy, żeby ten zbiornik był. Mamy oficjalne pismo, że jest, ale wiecie, jaka teraz jest sytuacja? Że są Wody Polskie i jest poprzednia zarząd melioracji, tak? I my zbiornik w Joninach, który nie jest naszym majątkiem, musieliśmy wykosić w tamtym tygodniu, ponieważ dostaliśmy odpowiedź z melioracji, że oni już nie są właściciele, przekazali do marszałka, a z Wód Polskich, że oni też nie są właścicielem, bo jest marszałka, jest sprawa zawieszona, w związku z tym nie wykoszą zbiornika, a mieszkańcy też chcą, żeby wykosić. Czyli tak wydaje takie prosta sprawa, tak? Nic nie jest proste, szanowni Państwo. Przepisy są tak skomplikowane, żeby z tego się gąszczu wydostać, tak tych przepisów, no to też jest problem, tak. Ale nie jeszcze... uwagę tak całkiem, czyli to jeszcze... Nie, walczymy o to. Jeszcze nadzieja jest. Walczymy o to. Walczymy o to, że no, oni to robią, poprzednicy robią to 18 lat. Jeżeli mi się udało, to w rozdaniu, bo są rozdania 7-letnie, tak? 2022, 27, bodajże 5-letnie, 7, tak? I udałoby się ten zbiornik zrealizować, to będzie sukces nie mój, całej gminy. Ja walczę o to, żeby się udało zrobić. Jak się nie uda, to przynajmniej będę miał pełną dokumentację, co zrobić. Pana się zdyscyplinować w tej chwili. Pani jeszcze tu chciała. Jak to zaczęta, co z obiecanym osiedleniem? Za 20. Gdzie? Na tym. Przed wyborami było obiecane oświetlenie. Przed wyborami uzgodniliśmy, że zmienimy system oświetleń, nie zmieniliśmy. Na wyrwy tam u góry zbudowaliśmy, znaczy postawiliśmy nowe oświetlenie LED-owe, tam 5 słów. To jest za Karasiewicza jeszcze. Nie wiem, panie, ale te lampy sodowe, które ciągną 6 razy więcej prądu.
Ja przeglądałem sobie wszystkie oświetlenia, wszystkie projekty zaczęte w trakcie zmieniliśmy na lampy LEDowe, wymieniliśmy około 200 lamp LEDowych, sodowych na LEDowe. Wstrzymaliśmy oświetlenia do 24 chwilowo, żeby zobaczyć, nie po to, żeby mieszkańcom utrudnić, żeby zobaczyć, jakie mamy zużycie prądu przy wymianie tych lamp na jednej części, na jednym ciągu, tak? Jak to będzie w drugim miejscu i wszystkie nowe lampy, które robimy i projekty, które będziemy robić już na nowych zasadach. Natomiast w tej chwili jesteśmy po spotkaniu z energetyką już kilkakrotnie, bośmy tam spór mieli co do utrzymania lamp. Musicie sobie Państwo wyobrazić, że energetyka, czy nam wymieniła jedną żarówkę, czy nam wymieniła 100 żarówek, to płaciliśmy rocznie 100 tysięcy złotych za utrzymanie. Tak płaciliśmy. Zbuntowaliśmy się, że nie będziemy tak tyle płacić. Trwał spór, tak? I w tej chwili z energetyką jesteśmy na takim etapie, że tak, obniżyli nam trochę koszty o 1/4 i uzgodniliśmy, że oni będą robić projekty u nas w gminie, te, które już są nawet, tak? Oni będą wykonywać instalacje oświetleniowe już nowym systemem LED-owym, wymienią resztę lamp i jesteśmy na etapie tworzenia projektu nowego. Ale tam to już parę sekund co rozmawialiśmy. Tam dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani tutaj sekundę, tylko słuchajcie krótko, bo 11 i... Mam przed otwarcie na sportowe, ale to spóźni się trudno. Proszę głośniej. Ja bym chciała spytać, co będzie z rozkładem jazdy autobusów na stronę. Nic nie słyszę. Nie pani się uczyła. Co jest z rozkładami jazdy autobusów na stronie gminy? Bo to też jakiś czas tam się pojawiły. Jednak są one niepełne. Objazdy są na przykład tylko z Tarnowa Splantów i z Kowalowej i też na przykład Bujarzyn ma tylko jedną kartkę i to powrót tych autobusów. I czy by się nie dało po prostu zrobić całej tabeli przystanek i tak dalej, bo jednak utrudnia nam całkiem życie. Okej, no to sobie zorganizujemy, tylko muszę Państwu wiedzieć, że ja nie ustalam przystanków, zatrzymań i tych kursów, tak? Jeżeli firma przysyła nam, że tak będzie jeździć, za dwa tygodnie chce sama zmieniać, nie dał informacji, to nie mamy. W powiedziałem, jak zlecę pracownikowi, żeby to tak pani mój jednym tym zrobił. Proszę jeszcze pani Jacek. Pani podmyślił, że ona ma się wyczelne i ona cała jest pękana, może by ją stopić tym asfaltem, takim lepikiem i posypać tą posypką, by ją jeszcze uratować. Bo później będzie to samo z piastostą. Ale tam po mnie jest słyszał, tam dalej strony, że mówi, że jest po prostu fatalne. Mosty przerastają przez asfalt, nie? No i ona zbadnie asfalty na ziemi, dlatego tak się dzieje. My kładziemy na asfalt. I jeszcze dalej się nią stropi i to będzie przygotowało, nie? Bo ja to przejdzie w tej zimie, to wszystko rozmoczę. I druga sprawa, chodzi mi o te drzewa tu po Wizji Piastowskiej, tutaj na wysokości pana Grzybka, te drzewa, ten brzeg, to jest chyba gminne, patrzą na jego portal i te drzewa można wyciąć. One są nam na nic niepotrzebne. A tam na linii chyba idzie burą. Byłaby to samo rosną grować drzewa i... No ja tam właśnie słyszę, te drzewa były koło, jak się często do Zęka Dronowskiego, to było wycięte niegdyś, a tutaj to jest trochę fatalne. To jest na naszym, to wylecimy. Jeszcze jedna sprawa, chodzi mi o lampy oświetleniowe. Niegdyś tu były założone w polu te lampy między Kajanowskim, Januszem a Lasotą. Świeciły w polu, jak zrobione do zadawania Włoskowi jeszcze. Ja za tym chodziłem, te lampy były ściągnięte. Były przeniesione tutaj pod stępienia, bo tu pracowało na mnie. I teraz linia jest przebudowana. Pytałem o to, mieli te lampy założyć. I tych lamp nie założyli. A oni są na pewno zaprojektowani, nie trzeba nic zrobić, tylko lampy założyć. Bo są projekty na podłodze. Linia przebudowana i lampy nie założone. Dwie lampy tam brakuje. No nie, to wystąpimy do zapadania. A słupy są i to było... Ale energetyczne czy nasze? Tak, między Lasotą a... Ale czy energetyczne czy nasze? Zasadniczo gminne. Neurona. Nie są gminne, to są słupy neurona. Już Państwu powiem, no, ale raz gminę, gmina robiła. Tak, ale... Gmina robiła oświetlenie? Nie, Tauron. Przechodowa robił Tauron. Proszę Państwa, jeżeli to jest gminne, to w ciągu dwóch tygodni za jeżeli to jest na słupach energetycznych, to musicie Państwo wiedzieć, że na słupach energetyka ma zapisane, że przedłużanie ze względu na COVID, wiecie Państwo, do dwóch lat przyłącza i każdą jedną decyzję, my zarazowej w tej chwili jesteśmy już 2 lata na Piastowskiej, na Mickiewicza, przepraszam, 2 lata mamy już czasu, tak?
jak uzgadniamy jedną lampę z energetyką. Ale powiem, oni to nie przebudowali, nie? I nie założyli. Ja sobie sprawdzę, czy to jest gmina, czy to jest energetyki. Gdyby jak energetyki... Tutaj nam nie ma wady. Wystąpimy z pismem. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Kiedyś była zakwalifikowana ulica Słowackiego. Dziękuję wszystkim. Czy coś w tym temacie się będzie działo? Tak, a nie wpisaliście się? Weźcie tam na ten. Gdzie? No, trzeba się wpisać koniecznie. Co? Tak? Ale zamyka pani to zebranie? Tak.